Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry. To kanał UFO, a dzisiaj będziemy rozmawiać o najsławniejszym przypadku polskim, o Emilcinie. I od razu powiem na wstępie, będzie to duże opracowanie z tak zwanej serii do dna, czyli będziemy skupiać się na wszystkich właściwie elementach tej historii, tak żeby opowiedzieć ją w sposób kompletny. Oczywiście nie na każdym szczególe, ale postaramy się, aby cała historia była opowiedziana w jednym miejscu. Można powiedzieć, że każdy kraj ma swój taki flagowy przypadek UFO, z którego jest znany i który jest najbardziej Zbadany w danym kraju i ufolodzy z innych krajów, czy ludzie interesujący się tym tematem, znają po prostu te przypadki flagowe. Takim przypadkiem flagowym bez dwóch zdań jest w Polsce Emilcin, czyli zdarzenie, które miało miejsce w 1978 roku na Lubelszczyźnie, gdzie mężczyzna, który sobie podróżował furmanką, spotkał dziwne istoty, no i zabrały go na statek. To było takie sławne polskie uprowadzenie, które trafiło do mediów, które było badane przez polskich ufologów. I dyskusja, o którym, mimo upływu lat, jest, jest żywa przez to, że po raz kolejny w latach już. Po 2000 roku, czy tam 2013-2018 pojawiły się publikacje książkowe, które na nowo ożywiły dyskusję o tym przypadku. Dzisiaj będziemy chcieli o tym wszystkim powiedzieć, więc zostańcie z nami, bo będziecie mieli Emilcin w jednym miejscu na tyle, na ile zmieści to zmieści to YouTube. Naszym specjalistą dzisiaj jak zwykle będzie Mateusz Kijewski, który przygotował informację o Emilcinie, wgryzł się w tą historię, wrócił do Emilcina, no nie dosłownie, ale w przenośni, patrząc i na pierwsze relacje i na to wszystko co narosło później, bo jeszcze taka charakterystyczna cecha dotycząca chyba wszystkich takich flagowych przypadków jest to, że one z czasem ewoluują. Z czasem nakłada się na nie kolejne warstwy opowieści. Także, jak na nie patrzymy z perspektywy 50-60 lat, one wyglądają zupełnie inaczej niż w momencie, kiedy pierwszy raz pojawiają się w przestrzeni publicznej, ale już do brzegu. Nie, właśnie wypłyniemy, odbijmy, odbijmy od brzegu i spróbujmy opowiedzieć tam historię w sposób w miarę klarowny. Jest to sprawa niełatwa, dlatego że Emilcin, właśnie jak każdy przypadek taki z pod dużego P, z tych największych, o których wspominałeś, to on nie tylko z czasem jak cebula trochę tak obrasta kolejnymi warstwami, ale jeszcze wypuszcza swoje takie odgałęzienia. I czasami te odgałęzienia rozpoczynają. Kolejną historię, która staje się na tyle ważna, na tyle głośna, albo nośna, że ona już odsuwa ten pierwotny przypadek gdzieś tam na margines. Tak, Ale bo... nie trzymajmy już naszych słuchaczy w zastanowieniu, co też się stało, bo może nie każdy historię zna, więc zacznijmy od przypomnienia. opowiemy, zaczniemy od tego właśnie, co się tak naprawdę stało, przynajmniej to, co jest stwierdzone, że się stało, czyli od relacji samego. Gościa w UFO, bo ja na przykład bym nie powiedział, że to jest uprowadzenie, ponieważ nasz rodak został zaproszony do UFO bardzo grzecznie, nie został pobrany w sposób, który wywołał u niego jakiś stres, a to też jest bardzo ważny wątek w tym przypadku, ale jeszcze, przepraszam, jeszcze zanim już zacznę opowiadać, co się tak naprawdę stało, dodam, że chyba, tak mi się wydaje, że konieczną składową tych wszystkich wielkich przypadków jest też hipoteza, debankująca. I w Emilcinie mamy do czynienia z bardzo rozbudowaną hipotezą debankującą. No to jest ale teraz... równie ciekawie, co sama historia. Ale zacznijmy od początku, tak, 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 się zacznijmy od, zaczęło. Od Polski, bo to jest wielki przypadek Polski, no i Trudno, żeby UFO przelatywało tak zupełnie w próżnię. W końcu ona jest wypełniona jakimiś wyobrażeniami na temat UFO i zawsze, jeżeli ktoś spotyka UFO, no to jest takie, najpierw taki, takie pytanie, co ta osoba wie o UFO i, i czy mogła się zetknąć wcześniej z takimi relacjami. Zajmowaliśmy się tutaj już Willasem Baasem, Hillami, Travisem Waltonem i mam tutaj no, wyjątkowy poszyt, który udało mi się zdobyć dzięki dobrodziejstwom internetu, który jest wypełniony sklejonymi artykułami z gazet ówczesnych, one są już nadzwyczaj wyblakłe, ale są ułożone w kolejności kolejnych artykułów, które publikował w prasie ogólnopolskiej podówczas, no niektóre są bakserowane później, więc są nieco lepsze. Zbigniew Blania-Bolnar, który był ufologiem, socjologiem de facto, ale ufologiem z zamiłowania, i on pisał podówczas o takich rzeczach, które tak jak my dzisiaj opowiadamy o Graszu, tak on opowiadał o takich świeżynkach ze Stanów Zjednoczonych. Na przykład tu projekt, projekt Gracz gdzieś się pojawia. Mhm. Chciałbym podziękować osobie, nie wiem czy ona żyje czy nie żyje, osobie, która ten poszyt przygotowała, bo dzięki temu ja mam taki wgląd w to, co przedstawiał Blania społeczeństwu polskiemu podówczas. Była to robota naprawdę najwyższej próby. Ta osoba była tak zaangażowana w to zbieranie, że niektóre artykuły, które już się tak stały, że nie dało się ich czytać, nie da się ich odczytać, ona je przepisała na, na maszynie do pisania i można je przeczytać w sposób wyraźny. Zbigniew Blania-Bolnar będzie jednym z najważniejszych aktorów tej sztuki milcińskiej, dlatego nie bez powodu zaczynam mm -hmm. od niego, ponieważ on wprowadzał Polskę w świat UFO. Ludzie czytali te artykuły, no ale nie czytali ich gdzieś mm -hmm. no, na wsiach, czy, czy gdzieś jednak w no obszarach rolniczych. Pozwól mi, żebym ja teraz odpalił to, o, co, co rzeczywiście się zdarzyło. Znaczy, jakie jest, jakie jest ta pierwsza historia, która odpaliła cały milciński przypadek, czyli... Samo zdarzenie. Tak jest. Zdarzenie miało miejsce 10 maja 1978 roku. Zdarzenie w Emilcinie, 10 maja 1978 rok. Starszy rolnik z podlubelskiej wsi Emilcin, pan Jan Wolski, jedzie sobie skoro świt z klaczą yy, i jedzie sobie furmanką. Jadąc drogą polną, spotyka przy drodze stojące dwie postaci, które są. Ja tu wtrącę, bo on <śm> nie spotkał tak po prostu. On. Y y y on je dostrzegł z oddali, jak idą, bo on pojechał rano właśnie z tą, on mówił, z kobyłką do ogiera, ponieważ po prostu chciał, no tak. żeby było tam kolejne pokolenie koników i wybrał, wybrał złą drogę, bo klacz była niepodkuta, pojechał asfaltem i się bał, że uszkodzi sobie po prostu kopyta, więc wracając, wjechał w taką mało uczęszczaną dróżkę leśną, czy może była uczęszczana, ale była wygodniejsza, zdecydowanie by była błotnista. To był bardzo mroźny ranek, ja to znam naprawdę do szczegółu. Dobra, wiesz co, ale może zróbmy tak jednak, że, że bardzo krótko powiemy, jak proszę. była historia, a później zaczniemy się jakby wgryzać w, w jej szczegóły. Bardzo proszę. Czyli krótko mówiąc, rolnik jedzie, jedzie sobie furmanką do załatwić swoje rolnicze sprawy. I po załatwieniu wraca. Tak. Po, po drodze spotyka postaci, które zabiera na swoją furmankę. One są takie nieduże, ubrane na czarno i na początku nie jest zdziwiony, bo myślał, że to są jacyś myśliwi albo jacyś ludzie, którzy gdzieś tam byli w lesie i może potrzebują podwózki. Z początku nic nie... nie jakby nie jest aż tak bardzo zdziwiony, ale z czasem dostrzega, że te postaci są dziwne. Są niewielkie, są um, zielone, są ubrane w jednoczęściowe kombinezony takie jakby z kapturem um, i w ogóle trochę się dziwnie zachowują i zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak z tymi postaciami. One go dowożą do pewnego... On dojeżdża do, do, do polanki i tam nad polanką Unosi się niezwykły pojazd, który jest niezwykły nie tylko jako. Tak, potworaki. Nie, jest nie tylko niezwykły, ponieważ się unosi i to jest niecodzienny widok, ale on jest niezwykły nawet w ufologii, ponieważ wygląda jak, no właśnie taki. Jak mnie to przypomina, taki trochę barakowóz, który wisi w powietrzu, a z niego wystają takie jakby śruby które młócą powietrze. W każdym razie nasz Jan Wolski zostaje zaproszony do środka, aby się dostać na ten, na ten, do tego obiektu. On tam pod jakieś drabince dostaje się do środka. Tam Nie, po drabince. Jest... Nie pod drabince. Z wjeżdża windeczką. Wjeżdża windeczką, OK. Wjeżdża windeczką, to jest ważny szczegół. To jest ważny, dobrze, ale to, to, tak żeby jeszcze na początek tą, tą historię w takim skrócie. Znajduje się w środku, tam w środku dostaje jest Poproszono to, żeby się rozebrał, rozbiera się, przeprowadzone są na nim badania, zostaje poczęstowany takim soplem do, do jedzenia, do ssania, ale nie bierze, tego, nie, nie bierze tego jedzenia od tych istot, a następnie po wszystkim no, ubiera się, kłania, te, te istoty się odkłaniają, zostaje wypuszczony na zewnątrz. I właściwie wraca do domu, wraca do domu po swoich synów, żeby im opowiedzieć, jaka to niesłychana historia go spotkała, i z tymi synami wraca na miejsce, żeby, żeby im to wszystko pokazać, co, co właśnie doświadczył, i okazuje się, że już nie ma na tej polanie niczego, tak? Nie ma tego statku, nie ma tych postaci. I to jest, można powiedzieć, ta pierwsza warsta. To jest ta historia, która została opowiedziana przez Jana Wolskiego, że która odpaliła cały emilciński przypadek. To jest ten opis. Dokładnie. I od tego momentu zaczyna się budowanie emilcińskiej opowieści. To może zacznijmy od tego, jak ta opowieść w ogóle wyszła poza Emilcin. No bo mamy małą wioseczkę, mamy rolnika, który coś widział. No i jak to się stało, że, że Emilcin uzyskał. Jak, jak on trafił w ogóle do ufologów? No właśnie, ta historia. Ja będę jeszcze troszkę uzupełniał oczywiście w trakcie, w trakcie tej naszej analizy, bo ten skrót zupełnie nie odpowiada bogactwu szczegółów, które przekazał Jan Wolski. On się wypowiadał taką niezwykle specyficzną, konkretną i prostą polszczyzną. Są całe zapisy, bo ufolgowie nagrywali z nim kasety magnetofonowe. Tych kaset jest bardzo dużo, tych wywiadów z nim jest bardzo dużo. Niektóre były przeprowadzane przez prywatną osoby, one się zachowały. On to opowiadał w sposób niezwykle... Taki obrazowy człowieka, który całe, całe życie jego wyobraźnia była przywiązana do ziemi i gospodarstwa. Mówił: O, oni tak lekuchno wskoczyli na ten wóz, bo oni go wskoczyli, jakby skoczyli z dwóch stron na ten wóz i mu po prostu usiedli. On się zdziwił, ale. Postanowiono podwieść tutaj jakiś towarzyszy, towarzyszy podróży. No i właśnie teraz zapytałeś o rzecz, która jest podstawą jednych z kontrowersji emilcińskich, ale zanim do nich dojdziemy, no to najpierw powiedzmy to, jak było. Ponieważ jedno nie ulega wątpliwości, że o przypadku emilcińskim dowiedział się ufoentuzjasta entuzjasta z Dublina, którego również się określa ufologiem, bo miał na temat ufologii dużą wiedzę i zbierał, rejestrował zjawiska, pisał artykuły, miał swoje. Teorie, i on się o tym dowiedział. A nazywał się? Nazywał się Witold Wawrzonek. To jest jeden z najważniejszych Aktor, bohaterów tutaj, tak? całej historii Leci. Emilciński. Ale on stwierdził, że nie podejmie się samodzielnie badania tego przypadku, chociaż pojechał do Emilcina, porozmawiał z Janem Wolskim. Ale napisał właśnie do Zbigniewa Blani Bolnara, który był no, sławą ogólnopolską, jeżeli chodzi o badania UFO, że jest taki właśnie przypadek bardzo wyjątkowy, ponieważ już no, nie są to jakieś obserwacje na niebie jakiegoś zdarzenia przy otu statku, tylko mamy do czynienia z bardzo poważnym panem, który twierdzi, że spotkał po prostu tajemnicze istoty. Tak, i Witold Dwawrzonek jest tą pierwszą osobą, która y, nagrywa chyba pierwsze tak, relacje. Tak, y, on tak. pojechał do, do Emilcina, rozmawiał z Janem Wolskim, razem z Janem tak, Wolskim tak. przeprowadzał coś w, na kształt wizji lokalnej, czyli udał pierwsze się na to polarne. I bardzo wielu wizji. Tak, i tam y, są nagrane, jest nagrana opowieść Wolskiego, który mówi, a to, to się stało tutaj, i tak dalej, i tak dalej. Czy te pier, ten pierwszy taki materiał, re, te relacje zbiera właśnie Witold Wawrzanek, następnie pojawia się tam Zbigniew Blania Bolnar, który już wtedy był znanym ufologiem, jak wspomniałeś miał też sieć rozlicznych kontaktów, z której wykorzystał do tego, żeby ten przypadek przypa przebadać. Tak jak, jak bada się, badało się przypadki w dobrych, jakby według dobrych praktyk amerykańskich, czyli tej błękitnej księgi, czyli po prostu bierzmy ten przypadek na poważnie. Jeżeli są jakieś elementy, to je zbadajmy, zaprośmy specjalistów, niech się wypowiedzą. Żeby to nie było tylko po prostu spisana historia i na tym koniec, tylko wziął się za to, że no przekopiujmy te doświadczenia i ten, te procedury, można powiedzieć, amerykańskie na polski przypadek. No i to było takie. Naprawdę poważne ufologiczne badanie. No, po dziś dzień to jest zupełnie wyjątkowe. W całej polskiej ufologii nie ma drugiego przypadku, który byłby zbadany z takim rozmachem. Ale zanim do tych badań dojdziemy, zresztą one też są krytykowane, oczywiście, te badania, dlatego, mm -hmm. że ten przypadek jest w ogóle poddany dekonstrukcji od góry do dołu. To ja mam tutaj ciekawostkę, bo mam ze sobą książkę z widnie Wablani, Ad Fontes, w której on opisał całe te swoje przygody dzień po dniu. Po prostu, co kiedy się działo, kto był, z kim rozmawiał, jakie badania były wykonane. I jak się okazuje, to nie jest. Tak, że Witold Wawrzonek upatrzył sobie Zbigniewa Blanie, żeby jego poinformować i żeby to była na razie taka ich tajemnica troszkę. To Blania chciał, żeby ten przypadek na razie nie dostał się nigdzie szerzej, bo bał się, że na świadka będą wpływać różne czynniki, a tu media, bo Blania był też człowiekiem mediów. On pisał artykuły, znał się z osobami z telewizji i tak dalej. I co pisze na temat samego pojawienia się w przypadku Emilcińskiego Blania? Wieczorem 27 maja wysłał Wawrzonek dwa listy ekspresowe do. I do TV w Warszawie. Do drugiego załączając kasetę magnetofonową z nagraną rozmową. Nazajutrz wysłał list do Jana Wolskiego, prosząc o zabezpieczenie śladów, szczególnie ubrania, które miało przesiąknąć dziwnym zapachem. 28 maja wysłał list także do Wrocławia, do jednego ze swoich znajomych, który interesował się UFO. Wreszcie 30 maja zaniósł do lubelskiego sztandaru ludu napisany przez siebie artykuł. Czyli, zanim ruszyli badać na poważnie e, Witold Wawrzonek i Zbigniew Blania e, Tenemilcin, to e, Wawrzonek już Rozmucham. zawiadomił świat, na szczęście świat nie zareagował, i oni pojechali do tego Emilcina, porozmawiali z Janem Wolskim, usłyszeli jego opowieść, i dla Blani, jak on pisze, takim momentem, w którym on zaczął to wszystko kupować, mówiąc tak, Potocznie to było, kiedy słyszał od Wolskiego pewne takie ufologiczne niezmienniki. Na przykład to, że te istoty były niezbyt duże, że miały wystające kości policzkowe, że miały małe usta, a większe oczy, że były w ogóle takie drobne, ruchliwe i tak dalej. Co prawda, wygląd tych istot, fakt, że one były zielone, to jest ewenement, dlatego że bardzo często mówi się o małych zielonych ludzikach prawda to jest jakieś takie hasło które wyrosło no tak naprawdę trudno powiedzieć z czego ale ja tak podejrzewam że z takich pulpowych magazynów o kosmitach i mieszkańcach jaskiń z lat 40 jeszcze z takich opowieści mystery z Ameryki bo tak naprawdę gdzie się jakiś znajdzie kosmitów. Oni nie są zieleni. Oni są najczęściej szarzy, jaśni albo jacyś. Nie są zieleni. Akurat ci Zemilcina byli. Ale Blania stwierdził, że właśnie do tych badań potrzeba mu fachowców. I postanowił przeprowadzić prawdziwą inwazję na, na Emilcin, tym, tym razem ludzką, i zaczął spraszać tam różnych naukowców, z, tak jak powiedział Bartosz, z różnych dziedzin. Bo na przykład, przede wszystkim, dobrał sobie kompaniona, którym był doktor psychologii Ryszard Kisielewicz. Nie, przepraszam, Ryszard Kietliński. Ryszard Kietliński, przepraszam za dużo postaci. Ryszard Kisielewicz to był psychiatra, który przyjechał zbadać Jana Wolskiego. Czy on nie ma urojeń? Byli też biologowie, były różnego rodzaju testy psychologiczne, którym poddawany był Wolski. Ale przede wszystkim, no, już pojawił się w trakcie tych wszystkich operacji taki wybój w tym, w tym badaniu, bo pojawił się drugi świadek. I z nim był większy problem niż z panem Janem. Ale to zacznijmy od tego pana Jana. Jaka charakterystyka, bo wiem, że tutaj przygotowałeś, kim jest nasz główny świadek, na którym można powiedzieć wisi cała historia, i to jego relacja stanowi podstawę do całego Emilcina? Czyli kim jest Jan Wolski? Kim był Jan Wolski wtedy? To był człowiek ogromnie, bym powiedział, skromny. To była taka osoba, która zajmowała się swoim gospodarstwem, swoją rodziną, swoimi sprawami takimi bieżącymi od rana do wieczora i w ten sposób praktycznie spędzała swój żywot. Nie interesując się jakimiś takimi sprawami, jak telewizja, albo jakieś doniesienia ze świata, albo jakieś wydarzenia, nie wiem, w gminie nieekscytująca się, osoba niepijąca, co też dla całego, całej historii było bardzo ważne, bo tam pojawili się milicjanci mm -hmm. też, sprawdzić, co się zdarzyło. Oni powiedzieli, że a rolnik tam sobie popił i mu się zwidziało. W ogóle to starszy mężczyzna, bo 71 lat miał. Miał 71 tak, tak. lat. Mm -hmm. Nie miał za bardzo pełnej edukacji, całe życie pracował na roli i utrzymywał rodzinę z tej roli, i, i to nie miał nigdy kontaktu z jakimś, jakimiś informacjami o UFO. Chociaż w jednym z wywiadów z nim pojawia się jakaś strasznie tajemnicza opowieść, że po raz pierwszy o latających spotkach się dowiedział. Jak miał 11 lat, ale ja nie umiem tego zupełnie zinterpretować. Pytali go, czy oglądał na przykład lądowanie na Księżycu i czy w to wierzy. On mówił, że nie oglądał, bo telewizjów nie ogląda, bo nie ma czasu, a w prasie i w radiu mówią jedno albo drugie. Nigdy nie skojarzył tych osób, z którymi się spotkał z mieszkańcami kosmosu. On mówił, że on myśli, że to mogli być Chińczycy, bo widział kiedyś w Rozwadowie Chińczyków i oni byli trochę podobni, że ta, ten zielony kolor twarzy i rąk, to mogły być maski i mogły być takie bardzo nowoczesne rękawiczki, których on nie widział, bo przecież skąd miałby widzieć rolnik. Co było bardzo charakterystyczne i co dla historii Melcina jest bardzo ważne, to te istoty miały też taki element, nie, nie, który nie pojawia się nigdzie indziej. Ich palce były otoczone taką błąką, o której on mówił, że to była taka płetewka bądź płetwa. A jako, że trudno było sobie trochę wyobrazić i powiedzieć komuś wprost, że ten taki obrąbek otaczał każdy palec, to bardzo szybko zaczęto to ilustrować jak łapy żaby czyli, że, że ta płetwa to była po prostu tak rozpięta pomiędzy żubkami okay. palców. I teraz odnośnie samego wydarzenia, pan Jan powtarzał je w nieskończoność tak samo. I w którymś momencie hmm, Pan Kietliński i pan Blania zaczęli trochę się dziwić, że bo ten, ten pan Jan, przepraszam, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale on zaczął im się wydawać taki troszeczkę. Mm, bardzo taki intelektualnie stłamszony, może to też złe słowo. On się zarzekał, że nie powie czegoś, czego nie wie, bo tego nie wie. Oni prosili, żeby powiedział jakieś kłamstwo. On powiedział, że nie będzie kłamał, bo nie widzi powodu. Nigdy nie kłamał, więc nie skłamie. Jednym z takich ważniejszych testów, które został przeprowadzony na nim, to był, to się nazywało test apercepcji tematycznej. To polega na tym, że się przedstawia danej osobie szereg kart, ich jest chyba 30 parę, i na tych kart, pojawiają się takie wydarzenia bez kontekstu. Na przykład facet na linie, albo mężczyzna obejmuje kobietę, ale kobieta odwraca głowę od niego. I celem testu jest dopowiedzenie jakiejś historii. Dlaczego on wisi na linie? Dlaczego ono odwraca od niego głowę? Pan Jan odpowiadał, że nie może stwierdzić, bo nie wie, bo przecież nie zna tych ludzi, nie, nie wie, dlaczego on wisi. Nie wie, może on, on się mu nie, się nie podoba, ale on nie może tego stwierdzić. On wydawał się być taki uwiązany do konkretu maksymalnie. I tutaj też wielka ciekawostka, moim zdaniem, bo wątek religijny też się pojawił w, ty, w tych badaniach, dlatego że mimo że wszystko to się działo w PRL-u, tak? I Zbigniew blania Bolnar był autorem artykułu, z którym jakby najbardziej go wiąże internet teraz, czyli Boga nie ma, UFO jest. Taki wielki napis, ten pojazd emilciński, jego twarz, on zawsze był przyodziany w jakiś korzuszek, albo coś takiego, nosił się tak ekstrawagancko. I mimo, że to był przecież PRL, no to wątek religijny był bardzo ważny, no bo wieś, mała osada i tak dalej. No to pytali go, czy by nie poszedł do księdza z tym tematem. on pytał, a po co iść do księdza? A No bo to jakieś takie dziwne stworze, ty nie diabelstwo jakieś? Nie, czemu diabelstwo? To ja nigdy diabła nie widziałem, to jak mogę stwierdzić, że to były diabły? A ksiądz by coś nie powiedział? A on pyta, a co, ksiądz diabła widział? I tego typu właśnie. No to taki poczciwiec był, no. Nie był człowiekiem ani literatury, ani ani Nie. rozrywki, ani kina, ani fantast. No taki człowiek, który sobie uprawiał swoje poletko na swoim kawałku świata i z dnia na dzień sobie na tej furmance jeździł, załatwiając swoje sprawy. No, ale powiedziałeś też o tym, że w trakcie tych badań, oprócz tego, że już znamy mniej więcej profil pana Wolskiego, jako takiego starszego rolnika, który jest z dala od informacyjnego mainstreamu, mówiąc bardzo krótko, no to pojawia się. Drugi świadek, co do którego są bardzo duże wątpliwości później. Tak, znaczy do obu tych świadków są wątpliwości, ale do wątpliwości dojdziemy. Najpierw skonstruujmy ten przypadek, a potem go Dobra. zdekonstruujemy, no. a potem się zastanowimy, czy, czy to ma sens w ogóle, czy to, to, to czy coś, z czym się składa. Bo. Mm, no, w tamtych czasach trzymano się bardzo takiej teorii, że to wszystko się dzieje w takiej rzeczywistości naszej realnej, że jeżeli statek przeleciał nad wioską, no to kurczę, powinni być inni e, świadkowie, że widzieli ten przelot, prawda, w końcu. No bo to była, wtedy królowa taka koncepcja w w, UFO, w ufologii, że jest to zjawisko bardzo materialne, bez żadnych e, parapsychologicznych aspektów, tylko, że to są po prostu istoty spoza naszej planety, które podobnie, tak jak naszej e, wysłannicy Tpunela Armstrong czy Gagarin wylatują poza naszą planetę, tak oni wylecieli gdzieś poza ten swój Układ Słoneczny i przylecieli do nas. Czyli to były normalne istoty żyjące w naszej rzeczywistości, więc jeżeli gdzieś wisiał statek, to on tam rzeczywiście był. Jeżeli oni gdzieś wyszli, to oni rzeczywiście tam byli, stali fizycznie na tej, na, tym, na tej ziemi, siedzieli na tej furmance i jeżeli pan Wolski był w statku, to ten statek był z jakiegoś metalu, z jakiegoś z jakiegoś plastiku, on z czegoś musiał być. To było bardzo realne, więc domniewano, że skoro ten statek tam wisiał, to ktoś być może zauważył, jak on tam przyleciał. Nie być może, tylko powinien. A powinien. Jeżeli nie zauważył, tak. to źle. I teraz tylko taka uwaga: to, co ty nazwałeś takim aspektem parapsychologicznym, to ja z dzisiejszej perspektywy bym to nazwał aspektem egzotycznej fizyki, ponieważ to, co dawniej się wydawało te przenichanie materii, czy, czy teleportacja, czy pojawianie się czegoś w jednym miejscu, znikanie teraz wydaje się, że do tego, że, że drzwi prowadzące do wyjaśnienia tych zjawisk nie są w jakiejś magii czy czymś w stylu, a może one są splecione, ale że fizyka będzie w stanie jednak je w przyszłości wyjaśnić. Ale to pal 6. Chodzi o to, że we wsi mieszkała rodzina Popiołków i mhm. pani Popiołkowa przygotowywała śniadanie, no bo to wszystko się rozegrało wcześniej rano, ale usłyszała w którymś momencie podejrzany huk, taki dziwny dźwięk, który kojarzył się jej z przelotem jakiegoś obiektu, ale mówiła, że był różny różne od samolotów albo helikopterów, ale że też wydobywał się gdzieś spod ziemi. I ona opowiadała, że dwójka jej dzieciaków, Adaś i Agnieszka, Adaś miał lat podówczas 6, a Agnieszka miała lat podówczas cztery, bawili się na, w ogrodzie, tam w obejściu. Jak to na wsi? I Adaś przybiegł, że przeleciał jakiś dziwny samolot, nad, jakiego nigdy nie widział nad, nad ich domem, i później wrócił pan Popiołek. I ta historia, że Adaś coś widział, jakby poszła w uszy, lokalna, on się dowiedział o tym. I on już wtedy wiedział, że Wolskiego jakieś dziwne ludzie zabrały na, na pokład jakiegoś tajemniczego statku, bo tam były też ślady. Znaczy dorosły pan Popiołek, czyli ojciec rodziny. Ojciec rodziny. Aha. I on poszedł do pana Jana, tam zapytać, czy to może nie być jakieś związane z tym właśnie. Ale pan Jan spał podówczas. To też jest ważny element, bo pan Jan był bardzo zdrowy, jak na swój wiek i Cały dzień, jakby od 5 rano do, nie wiem, 10 był aktywny, nie zdarzało mu się zakimać w ciągu dnia, zrobić sobie jakieś takiej przerwy, co też było ważne w przypadku badania, bo też zastanawiano się, czy nie usnął po prostu na tej formacji, nie przyspało mu się i móc się taki dziwny sen przyśnił. I teraz, Blania, kiedy dowiedział się o tym Adasiu, to aż no, z zachwytu, z radości po prostu aż podskoczył, dlatego że właśnie na nieszczęście on był wyznawcą wyznawcą, on był zwolennikiem koncepcji doktora Heinka, ze Stanów Zjednoczonych astrofizyka który ułożył te obserwacje w system stopni czyli bliskie spotkania pierwszego drugiego i trzeciego stopnia i jako że on chciał żeby każdy przypadek był zdiagnozowany w sposób możliwie najbardziej rzetelny naukowo to relacja jednego świadka Raczej nie nadaje się jako materiał dowodowy. Testis unus, testis nullus. Mhm. A tu się pojawił właśnie drugi świadek, i Blania zaczął właśnie próbować b, b, zaczął badać tego chłopca. Jemu pomagała również osoba, która też miała psychologiczne doświadczenie do tego, Aleksandra Piotrowska, żeby tego chłopca jakoś, no, żeby on powiedział, co widział, no bo ten chłopiec też wpadł troszeczkę w taką pułapkę tej swojej historii, bo nagle dorośli czegoś od niego chcą, nie wiadomo, czy to się skończy dobrze, czy to się skończy źle. Raczej, jeżeli dzieciak na wsi coś naopowiadał, to mógł się spodziewać, że raczej pasem dostanie niż jakąś nagrodę, jeżeli on opowiada i obcy gdzieś tam z wielkiego miasta przyjeżdżają i z nim gadają. No, no i to sześcioletni ten... chłopiec, to rzeczywiście mogło go, sytuacja mogła go przerosnąć, zwłaszcza, że jak tyle osób nagle zaczyna go pytać. Tak, tak. No i właśnie on zaczął opowiadać tą swoją historię i Blania ją też relacjonuje, chociaż niezbyt dokładnie, co zostało wykazane już w XXI wieku że Adaś opowiadał o innymi słowami, o podobnych elementach, o których innymi słowami mówił Jan Wolski. Na przykład on mówił, że ten samolot, który widział, był podobny do autobusu. I podobnie opisywał to Jan Wolski. Uży... Na, tutaj akurat nawet to było to samo skojarzenie, że, że to był jakby autobus. Ale na przykład Wolski mówił, że były takie świdry jakby, które były zamontowane w rogach tego pojazdu i one wirowały. A Adaś mówił, że ten pojazd miał o. Oroty. Nazywał to owrotami, czyli że nie umiał tego, rysował takie kółka, jakby, ale mhm. chodziło być może o coś bardzo podobnego. Tak samo mówił, że widział twarz pilota, pilot był w czapce, Adaś mówił, że mhm. widział pilota, pilot był w czapce i twarz pilota była zielona. I mówił też, że mundur był czarny, i to było też bardzo dziwne, bo no, trudno było dojść z początku, dlaczego dla takiego małego szkraba. Czarny mundur to jest okej. Okay. W sensie, że, że żołnierz nosi czarny mundur. I się okazało, że jaka, jakaś sąsiadka tych popiołków miała męża, który był lotnikiem. I on przyjeżdżał w takim czarnym skafandrze. I dla niego żołnierz. Miał czarny skafander. Okay. I ten Adaś stał się jakby drugą osobą, drugim świadkiem, drugim doświadczonym, który zaczął wznosić dla Zbigniewa Blani Bolnara fortece niedozdobycia. Czyli, czyli przypadek Emilciński. Potem pojawił się jeszcze trzeci świadek w innym miejscu i trochę później, ale on również stał się kontrowersyjny. No dobra, czyli mamy tak, mamy już relację świadka. Mamy świadka zbadanego, że jest to raczej człowiek, który nie daje się porwać fantazji i jakby nie był wcześniej kojarzony z osobą, która... Jakby była fanem tego UFO, żeby opowiedzieć swoją historię, tak, że, że nie jest to ktoś, kto sobie to dużo gorzej. Ja się w ogóle wiedział. prawie niczym tak. nie interesowało, oprócz takiego świadka. Mamy życia świadka. Co prawda jest to dziecko i właściwie nie wiadomo na ile, jak zwykle tak sobie przy dzieciach się podchodzi, że te, te relacje dziecięce są takie. No nie wiadomo, no, wiadomo dziecko to sobie mogło coś wymyślić. To pytanie jest teraz takie: czy mamy coś poza świadkami? W sensie, czy mamy coś materialnego? Jakiś ślad, który możemy wszyscy zaobserwować obiektywny, który nie pochodzi o tym, że ktoś coś mówi, że coś się wydarzyło, ale coś, to możemy wszyscy zobaczyć. No. Mam jakieś materialne ślady? No miały być. miały być. Ale czy były to jest pytanie. Dlatego, że jak doszło do tego spotkania, o którym opowiedział Jan Wolski, i on wysłał synów na tą polankę, to nie było tak, że on pobiegł z synami na tą polankę, tylko Synowie tam pobiegli, bo Wolski myślał, że zobaczą jeszcze te potworaki i to cudo, co się unosi tam w powietrzu. I oni tam pobiegli również z sąsiadami. Niejaki Bolesław Miotła tam również z nimi pobiegł, i oni zaobserwowali kilka śladów, które ich zdaniem świadczyło o tym, że w okolicy działo się coś takiego niestandardowego. To były połamane kłosy na okolicznym zbożu, tak jakby odrywane czubki. Tak jakby ktoś je zabierał, i to się tak kojarzyło, że mógł to być ktoś, kto się nie znał na rolnictwie. No, szarżując już teraz, galopując, nie znał się na ziemskich roślinach. A dlaczego? Bo. Wolski powiedział, że w tym obiekcie nie tylko on był jakby ziemianinem, który był poddany badaniom, ale że dno, podłoga w tym obiekcie była wyłożona ptakami. On mówił, że nie wie jak to się przepisowo nazywa, u nas się mówi gawrony, więc trudno stwierdzić, co to był za gatunek. Ale one tam były, były żywe, ale były jakby nieaktywne w sensie starały się ruszać skrzydłami, żeby odlecieć, ale nie mogły, ruszały łebkami. Tak, jakby były troszkę w środku. W środku. W środku w, w okay. statku. Okay. Dlatego te kłocy się skojarzyły, że to byli troszkę tacy biologowie, botanicy zainteresowani okoliczną fauną i florą. Druga rzecz to jest dwie smugi w wysokiej trawie. Okay. W sensie Wolski mówił o tym, że dwie istoty spotkał na gruncie, a dwie istoty były w pojeździe. Kiedy wjechał tam, to jakby trójka dołączyła, a potem czwarty również wjechał tą windeczką nieszczęsną. I jakby taki ślad bardzo krótko trwały, bo kiedy słońce wzeszło i się temperatura. Bo to, to były w Rosie mhm. te no tak, ślady. to jest ciekawe. A jakieś odciski stóp? Były odciski stóp, właśnie. I jeden, tam podobno ich było kilka. Jeden był o tyle ciekawy, że wiązał się z relacją Wolskiego, ponieważ on twierdził, że kiedy dojrzał te dwie postaci z pewnej odległości, zanim podjechał tą furmanką, to oni starali się przeskoczyć taki wyschnięty strumyczek, który był błotnisty, i jednemu się nie za bardzo udało. Poślizgnął się. Yeah. <laughs> I faktycznie ci świadkowie, którzy byli podówczas na, na tej polance, stwierdzali, że tam był taki ślad, który był wydłużony. W sensie, że, że było widać, że ktoś się po prostu rozjechał. I ważnym śladem, moim zdaniem najważniejszym w tym wszystkim, bo te, te wszystkie, o których teraz mówiłem, no to one mogły powstać pod wpływem jakby momentu, że oni byli tacy przejęci tym, więc interpretowali. Ale jeden, jeden ślad był, w pewnym sensie niepodważalny, to był obszar, który wyjadła ta kobyłka, podczas gdy, jak twierdził Jan Wolski, był w pojeździe. I ten obszar odpowiadał właśnie około 30 minutom jedzenia konia. <todgłosy> Czyli... Ciekaw tym, czy Zbigniew blania Borna, zastosował takiś wzór, y, czy jakiegoś wziął geotechnikę, z... jakiegoś technika y, takiego... Blania wiesz. ośmieszał wszystkie tego typu właśnie rewelacje. Że ile może zjeść kobyłka na, o, to na on, minutę? On nawet opisuje, że UFOświernięci, on ich tak nazywał, robili eksperymenty, ile ważył ufonauta i okay. doradzał im, żeby wrzucić posąg ufonauty do wanny i tyle wody, ile się wyleje, to tyle ważył. Więc, Dobra, um, ale czy... Z, nie miał jest... litości. Ladów. Zostało w jakiś sposób zabezpieczony, uweczniony, jakiś odcisk, został zrobione zdjęcie. Nie, nie zostało I zrobione nie nic okay. dlatego, że zwalono na milicję po prostu, bo milicja została wezwana na dzień następny, dlatego że w okolicznej szkole dzieci się bardzo przejęły tym i one rozmawiały i się bały i były bardzo podekscytowane. I dyrektor wezwał milicję, żeby wyjaśnić sprawę i ona tam pojechała i stwierdziła, że nic się nie stało, rolnik mm. zasnął, nie ma żadnych śladów do zabezpieczenia. Okay. Więc nie, niestety na, takich nie ma. Ja też uważam tą relację o tych śladach na miejscu za troszkę drugorzędną, bo nie da się jej za bardzo potwierdzić. No Ale nie martwmy się tym, bo mamy historię. Jaki, jaki yy, wiesz, jak, mogę podsumować się takim żarcikiem, że jaki ustrój taki tacy Men in Black? No. <laughs> przyjechali, przyjechali milicjanci i posprzątali ślady. No dobra, ale w każdym razie zaczyna nam się to układać. Mamy relacje, mamy świadka, mamy domniemane ślady, które były widziane, ale ich nie zabezpieczono. No i zaczyna się, i mamy tego Zbigniewa, Blanie Bolnara, który zaczyna budować tą opowieść, wypełniać ją badaniami, wypełniać ją taką treścią, można powiedzieć, wiarygodnych, wiarygodnych badań właśnie naukowców, których sprowadził, no i zaczyna się ten, ten przypadek robić taką właśnie twierdzą, że no, z której strony by go nie próbować podważyć, to, to, to mamy gdzieś jakieś relacje. Świadka, a to mamy badania psychologiczne, a to mamy jakieś inne dodatkowego świadka, także zaczyna się robić z tego historia poważna. I przez długi okres czasu, z tego co wiem, było tak, że ta historia rzeczywiście była uważana za taki no, jeden z najlepiej zbadanych i najbardziej wiarygodnych przypadków. Co więcej, widzę tutaj, że były również, pojawiały się przypadki okoliczne, no bo to te, też często jest tak, że, że to UFO nie pojawia się w pustce, tak jak mówiłeś wcześniej, ale też, że kiedy UFO pojawia się w jakimś miejscu, kiedy mamy jakieś ważne wydarzenie, bardzo często, z różnych powodów, Dookoła, w najbliższej okolicy, czasowej i miejscowej, pojawiają się również historie towarzyszące. I w tym przypadku również mamy historie towarzyszące. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o tych historiach? Nawet więcej niż parę słów, ale zanim jeszcze do nich przejdę, to troszeczkę poustawiam cegłówek w tym murze, tej twierdze. Bo to może być taka rzadka okazja, żeby podzielić się z Państwem listą czynności badawczych, które podjął Blania wraz z. Kietlińskim. Wywiady z badanym jego rodziną. Obserwacja badanego i jego rodziny. Przeprowadzenie testu a percepcji tematycznej. Badanie za pomocą skali inteligencji dla dorosłych Wexlera. Przeprowadzenie testu ślepoty barw i szyhary, Przeprowadzenie pomiarów psychogalwametrycznych Badanie podatności na sugestie. Badanie funkcjonowania pamięci. Badania psychiatryczne. Badania neurologiczne. Badania laryngologiczne słuchu. Analiza materiału pod kątem występowania motywów i dyspozycji motywacyjnych. Analiza materiału pod kątem wykrycia zgodności w badanego, oglądziny drzew i podłoża, w których, w pobliżu których miał się unosić obiekt latający, ustalenie ewentualnych źródeł ufologicznych informacji badanego. Powiem One ci się... szczerze, że po tej liście, to już nie wiem, kto bardziej zmęczył pana Wolskiego, czy w Blania Bola, <grym> <grym> czy ci obcy, którzy go zabrali na statku. Zde zdecydowanie Blania, bo on go brał nie do statku kosmicznego, tylko brał go do szpitala w Lublinie i on tam spędził dwa dni, y będąc testowanym po prostu, czy dobrze słyszy, czy dobrze widzi, czy rozpoznaje barwy, bo nagle powstała taka wątpliwość, a może te istoty nie były zielone, tylko jest na przykład daltonistą. No. To byłby dopiero numer. Więc, ale zanim jeszcze dojdziemy do tych przypadków też, które stały się... Mm, w pewnym sensie wynikiem Emilcina. To jeszcze jeden przypadek, który mówi troszkę o nastawieniu pana Wolskiego, ponieważ ten przypadek stał się głośny i znalazł ten przypadek Konrad Turowski, który robił o nim artykuły też w gazecie Ogólnopolskiej. To w Kurierze Polskim on nawet pisał. Nawet powstał program radiowy. Aż w końcu zjechała się telewizja. I wtedy była taka sytuacja, że wszyscy... O, tam byli jeszcze graficy na przykład. Ale to, o mówisz? Czy to jest... Mówimy, mówimy, o o badaniach, czy? mówimy o badaniach Blani. Mówimy o badaniach A. w Emilcinie. Cały czas mówimy o Emilcinie. Cały czas okay. jesteśmy jeszcze w Emilcinie. Już zaraz przejdziemy Jasne. do tych dodatków. Nie, bo właśnie się zastanawiałem, czy mówisz już o tym jakimś bocznym... Przypadku. Nie, nie, nie. Mówimy Nowe, jeszcze okay. o Emilcinie. I w jednym z ostatnich dni takich stałych badań emilcińskich tam cała ekipa telewizyjna, żeby nagrywać film. No i oni się kręcili wokół tej łączki i na łączce był właśnie Ryszard Kietliński i był właśnie Wolski i była ta ekipa i nagle właśnie ten doktor psychologii zbladł. I mówi, my tu gadu gadu, a tam jest ktoś zielony. I Blania się obraca, a tu na skraju lasu, przy, tym, przy tej łące, jakaś zielona postać. I Blania, dawaj, za nim gna, pobiegł za nim w las i nikogo nie znalazł. Wrócił na łączkę, tam wszyscy rozemocjonowani. Kietliński mówi, przecież ja to na własne oczy widziałem, że była jakaś zielona postać tajemnicza. A yy, Natowolski, wolski yy, to yy, rolnik albo ptak jakiś. A Kietliński do niego, a widział pan kiedyś zielonego ptaka? No i tego dnia, gdzie oni tam się w jakimś motelu, chyba w pobliskiej miejscowości, zatrzymywali, czy w jakimś hoteliku. No to wieczorem pukają do drzwi Blani, Blania otwiera, a tu członkowie tej ekipy telewizyjnej mówią: No, chcielibyśmy porozmawiać, ale doktor Kietliński tak bardzo się tym przejął. Otóż no, jeden z członków zrobił pranka im. I taki, miał, taki, tak, taki, miał taki żart, taki żart zrobił, się przebrał. Miał strój taki do oprysków, i jak zobaczył, że go Ścigają, to spietrał się totalnie, wbiegł na drzewo, podobno tak mówił, że wlazł na drzewo i modlił się, żeby go blania nie znalazł. No i to był taki znakomity sprawdzian, jak Wolski zareaguje i on zareagował sceptycyzmem, że e, to rolnik albo tak. Ale, ale teraz mi coś przyszło do głowy, jak powiedziałeś, że w zielonym stroju miał strój do oprysków. Tak. I, jak, I to łączy mi się od razu w historii, w historii popiołków to wspomnienie Adasia, że sąsiad, który jest lotnikiem przychodził w czarnym kombinezonie, to jakby to połączyć, czyli tego, ten zielony strój do oprysków i ten czarny kombinezon lotniczy, no to już tylko wychodzi nam niskiej postury i chuderlawy człowiek i właściwie mamy potwora, znaczy potworaka ze, ze tak, to był wątek, który był bardzo długo badany. I tutaj Blania zamieszcza różne przykłady strojów do oprysków, ponieważ takim wątkiem, który był mocno sprawdzany, to było, czy on nie zobaczył po prostu helikoptera i takich właśnie jakichś pracowników z chemikaliami, ale to było dokładnie sprawdzane, kiedy były loty, gdzie były loty. Okazało się, że ci pracownicy tych branż w zasadzie nie używają też tych strojów bo oni by się w nich po prostu rozpuścili z gorąca. Oni je mają, ale ich nie zakładają. Czyli tam ta kontrola nieba też była sprawdzona, w sensie, że to nie była... To Wtedy był... też było chyba to łatwiej zrobić, bo to jest 78 rok, to tak. też tak było tak jak dzisiaj, że drony, prywatne samoloty i w ogóle nawet w Nawet po, pojawił taki właśnie wątek, on potem w prasie jakiejś takiej bulwarowej się pojawił, że to po prostu dwóch lotników zrobiło kawał rolnikowi go nabrali, ale Wolski bardzo dobrze znał kolikopter, on to nazywał kolikopter, wiedział, co to są kolikoptery i też była taka kwestia, jak on słyszy, bo na przykład wielki krytyk tego przypadku stwierdza, że Blania się bardzo zestresował, kiedy w trakcie jednego z badań w szpitalu wyszło, że nie za dobrze słyszy na jedno ucho Wolski i to może dowodzić, że nie słyszał jak helikopter, <noise> jakby wydaje ten mhm. straszliwy dźwięk, bo on twierdził, że ten pojazd wydawał bardzo ciche takie buczenie czy też bzyczenie, że te i wątek helikopterów był bardzo dokładnie zbadany i myślę że został wykluczony a teraz bania się obawiał że pojawią się na śladowce Czyli Nie. jak zawsze, przypadki okoliczne. Nie bez powodu, ponieważ Witold Wawrzonek, który poinformował go o przypadku emilcińskim, już wysłał mu lipne zdjęcie UFO wcześniej. Do tego zdjęcia wrócimy przy analizie przypadku Witolda Wawrzonka. Ale Blania bał się, że pojawią się ludzie, którzy dla pieniędzy, dla sławy albo po prostu z jakichś czynników psychologicznych będą opowiadać o tym, że ich też to spotkało. Nam też się zdarzyło. Dlatego przed emisją w ogólnopolskiej telewizji programu Emilcinie postanowił zostawić taką pułapkę. Czyli do opisu zdarzenia wprowadził dwa fikcyjne elementy. A trzeci się pojawił zupełnie jakby naturalnie. Po pierwsze, stwierdził, że na skafandrach, które mieli kosmici, które były ciemnosine, prawie czarne, było okrągłe koło żółte, że mieli zęby jak płytki. O czym Wolski nic nie mówił, jak jedli, nie widział ich zębów, oni jedli ten sopelek. Oni zaproponowali mu ten sopelek do zjedzenia. I on go nie wziął. Tak? On go nie wziął, mówił, a wie pan, człowiek się tak nie orientuje. <grym> jak opowiadał, czemu nie, nie wziął. Ale ja też bym nie wziął chyba no, wiesz? Tak Ale ty, wie, ty wiesz, tak? ale on tak. potem żałował, bo zastanawiał się. A trzeci element to było to, o czym już wspominałem, czyli łapka mhm. żaby, czyli właśnie ten, to nieporozumienie odnośnie mm, tych, tych płeterek. I teraz po wyświetleniu tego. Y, ale problem, to. I... Ten, te pułapki były zastawione w taki sposób, że Blania o tym napisał. Czy I pokazał to, to, pokazał to. Pokazał okay. to w tym programie. Okay. Wolski nigdy tego nie potwierdzał, bo uh -huh. też oni chcieli go sprowokować, żeby powiedział coś nieprawdziwego. Uh -huh. Na przykład, że y, jego syn z synową dalej żyją razem, bo oni się rozwiedli. To była taka dość tragiczna historia. Tam powiedzmy był alkohol, a u uh -huh. ojca nie było. Y, I żeby powiedział, że oni są dalej w związku. Mówię, Ale ja nie mogę tego powiedzieć, przecież nie są. Uh -huh. Więc Wolski nigdy by tego nie powiedział. Więcej jest list od księdza, Wolski dostał list od księdza, który się zaczyna: Panie Janie, jestem ponad stuletnim czy stuletnim księdzem. I on zamieszcza w tym liście akt przysięgi, że proszę przysiąc na Boga, że widział Pan tych niebiańskich ludzi a Wolski mówił, a ja nie mogę, że niebie, niebieskich ludzi, przecież oni byli zieloni. Ale przysiągł, bo tam go przekonali, że księdzu chodziło o to, że to są jakby Aha, anielscy, tak, niebiescy, tak. czyli że niebiańscy. A to był ty, też w ogóle ksiądz, który, bo widzieliśmy ten, czytałem ten list przed, przed wejściem na antenę i to jest też ksiądz, który się w ogóle żywo interesował, co też jest takie e, dosyć interesujące. On się żywo interesował UFO, znał przypadek Betty i Barney'a Hill'ów, o którym wspominaliśmy w odcinku o uprowadzeniach, do którego serdecznie Zachęcam. No i tak też takie ciekawe otwarcie takiego księdza kapłana na. I to jeszcze takiego Nestora. Tak, takiego, takiego bardzo. bardzo zady... Tak, dokładnie. I takie otwarcie na, na to nie spotykane. No dobra, to jedziemy z tymi przypadkami dodatkowymi. Tak, ponieważ one pojawiły się tego samego dnia, to był 27 września i to są dwie małe, nieodległe od Emilcina miejscowości, Przyrownica i Golina. One się pojawiły dopiero w momencie, kiedy został wyemitowany ogólnopolski materiał, tak? No na zajutrz. Na zajutrz, czyli tak. wcześniej nie było żadnych śladów w mediach ani w relacjach. Yy, znaczy nie było przypadków, przypadków. bo okay. jakby, umówmy się, od momentu, kiedy Konrad Turowski zwiedział się, gdzie, ty, gdzie jest ten Emilcin, kto to jest Jan Wolski. No to w ogólnopolskiej prasie no było chyba ki od kilkunastu do kilkudziesięciu artykułów mhm. i różnych audycji, radiowych, też w telewizji to się pojawiało. To był temat, który był po prostu gorący, ale właśnie we wrześniu Blania z reżyserką, której teraz nie pamiętam imienia nazwiska, zrobili taki materiał do dna i tam opowiedzieli o Emilcinie, a Blania tam zostawił te swoje. Typu te swoje mhm czyli ten znak na stroju, tak, znak na stroju. zęby, błytki, zęby tajemnicze, i ręce, i te łapy, mhm. No i jedziemy. I do co się złapało w jego sieć? Złapały się dzieci? Ze szkoły podstawowej, które miały w tej przyrownicy, o której wspomniałem, iść rano mhm. przez lasek okoliczny do szkoły i przybiegły do tej szkoły bardzo przestraszone i zaczęły opowiadać i były zupełnie nie do opanowania, więc zaczęli się interesować nauczyciele, co się dzieje. No to zaczęły opowiadać jedno przez drugie, że widzieli jakiegoś zielonego człowieka w tym lesie. No to został zawiadomiony Blania, bo po prostu mhm. już wiadomo było do kogo się zwrócić. Wiesz, po kogo zadzwonimy. Go z basen. No i Blania się pojawił i Blania ten przypadek zbył, bo on stwierdził tak, że od razu miał przeczucie, że jest to kawał sympatycznych skądinąd smyków i przyznaje się, że jednego, którego wytypował jako takiego wodzi Reja Grupy, wziął do samochodu i pisze po nieco szaleńczej jeździe, żeby go zmiękczyć. No, takie, no, jak wspominałem, Zbigniew Mania był też postacią kontrowersyjną. Chłopiec przyznał się, że to zmyślili, że jedna osoba powiedziała, a jak się okazało, że wszyscy to kupili, że dorośli się tym przejęli, to się wystraszyli, że będą mieli kłopoty, jak się przyznadzą. przyznają, że, że to oni to wymyślili, więc no, tak się to, to potoczyło już jakby siłą rozpędu. Znaczy, troszeczkę to w takiej skali mikroszkołę Ariel przypomina tą z Zimbabwe, tam, tak, gdzie tak, tak. cała grupa dzieci właśnie na boisku za szkołą mhm. było świadkiem lądowania i. Zrobimy no. kiedyś do dna o Ariel. Zrobimy, bo to jest mhm. jeden z najlepszych przypadków w ogóle w, w historii ufologii. Ale Blania ten temat porzucił i po kilkunastu latach ufologowie polscy zaczęli to um, Eksploatować jako jeden z takich grzechów Blani, że porzucił przypadek, który, jak zaczęto w nim kopać, to się okazało, że to wcale nie była taka prosta historia, że to była właśnie grupka, która się umówiła. Tylko na przykład jedna dziewczynka twierdziła, że widziała tą istotę osobno, idąc gdzieś jakby bokiem, nie, nie z grupą do tej szkoły, i to się zgadzało jakby z. Kierunkiem, wektorem, skąd ta istota mogła jakby zacząć swoją podróż. Mhm. Potem się okazało, że dzień wcześniej byli tam świadkowie widzi, widzący kulę na niebie, tak czy inaczej. Porzucenie tej przyrownicy bez jakiegokolwiek zbadania to było traktowane przez następców jako no, po prostu dziadostwo Blani. A czy pojawił się w tych relacjach opis, który nawiązywał do tych pułapek zastawionych przez Blanie? No właśnie, tamte dzieci, czy przynajmniej jedno z tych dzieciaków twierdziło, że było to kółko. Było to kółko, tak. To było tak. to kółko. Okay. I dlatego właśnie Blania stwierdził, nie, to jest fake, ja tu nie, nie zmarnuję swojego cennego czasu i pojechał do Goliny, bo Golina mu się wydała dużo bo drugi bardziej. Drugi przypadek jest z Goliny, tak, też taki tak. Golinę, no z Tak, Golinę. Golinę uznał, że Golina to jest to. To jest przypadek, gdzie jest jeden świadek, więc jakby poszedł wbrew swojemu mistrzowi, ale uznał, że to jest powiedzmy trzeci świadek emilciński. To był taki 31-latek który miał motor, co jest bardzo ważne w tej całej opowieści i pojechał sobie tym motorem do lasu, bo miał akurat dzień wolny, na grzyby, ponieważ grzyby tam stanowiły duży wkład w jego kuchnię tam domową. No i wędrował po lesie, gdzie były też wycinki, były takie sporo obszary ściętych drzew i w którymś momencie trafił na jedną z wycinek, które przechodził i które bardzo dobrze znał i zauważył, że po środku stoi barak który wziął się nie wiadomo skąd i ten barak był tajemniczy, bo on się pojawił znikąd, w miejscu, do którego nie dałoby się go dostarczyć inaczej niż chyba, nie wiem, z powietrza. Nie miał wejścia, nie miał nic, ale wejście się pojawia i patrzcie państwo, no wychodzi dwóch takich zielonych. Jeden ma w ręku jakiś aparacik, mu się to skojarzyło z aparatem fotograficznym, bo on jakby coś cykał, przesuwała się tam jakaś taśma ale zanim on zaczął tym aparacikiem działać, to Marciniak zbliżył się do tego pojazdu i tych dwóch jegomościów zbliżyło się do niego. I on, jakby pod wpływem jakiegoś przymusu, albo po prostu pod wpływem chwili, wyciągnął rękę na powitanie, jak Polak do obcokrajowca, i dłoń została uściśnięta. I tu jest jakby namacalny kontakt z kosmitą, czy z jakąś tajemniczą istotą, bo stwierdził, że dłoń była giętka, ale kości były wyczuwalne. Czyli to jest jeden z niewielu przykładów w ufologii, kiedy ktoś dotykał rzekomego ufonauty, bo nawet zdaje się, że przy, w przypadku Travisa Waltona to Travis kogoś uderzył, albo przynajmniej próbował, a u nas tutaj swojsko była wyciągnięta dłoń, dłoń została ściśnięta. No wiesz, Martiniak się przywitał, Wolski się pożegnał ukłonem, bardzo było sympatycznie. No i on zaczął im demonstrować swój motor, zaczął pokazywać grzyby, potem się ukrył w lesie, obserwował te dwie istoty krążące po okolicy, potem z tego pojazdu zaczął się jakby odzywać taki brzęczek, na który oni zareagowali, że wracają, takie jakby przywołujący. Zwinęły się schodki, on mówił, że to były jakby giętkie schodki, które się zwinęły do tego baraku, Barak wzniósł się w powietrze, otoczył się tajemniczą mgiełką, pach, i nie ma. I teraz, dla Zbigniewa Blani Bolnara, to był powrót Emilcińskich ufonautów, bo byli też zieloni, prawda, mm -hmm. To jest totalną rzadkością, jak wspominałem. I on uznał, że właśnie Popiołek, Adaś mały, Jan Wolski, świadek główny, i Marciniak, świadek poboczny. To jest taka trójca Emilcińska, których doświadczenia, których relacje tworzą właśnie twierdzenie do zdobycia i to jest przypadek, który jest udowodniony. No to też nawiązując do teorii, do tej procedury badania przez Hyneka w amerykańskim Blue Booku, no to J. J. Allen Heinek uważał, że tam od trzech świadków w górę się zaczyna właściwie dobry kazus, żeby opowiadać i dlatego Dlatego widzę tutaj, że jak Blania dowiedział się o trzecim świadku, no to już tam się wszystko domknęło, wszystko, się, wszystko już było na miejscu do tego, żeby zbudować najważniejszy, najbardziej znany w Polsce przypadek, i no, nie ma co chyba wątpliwości, że to jest najważniejszy przypadek bez względu na to, jak się do niego będziemy odnosić, to w tym momencie, kiedy zakończyły się badania, bo jeszcze powiedz mi, co do tej goliny, ona nie została tak, ona nie jest tak bardzo mocno nagłośniona, ten przypadek poboczny. On został przy, przyspawany do Emilcina, tak naprawdę. Ten, ten z badaniem motoru. I z tego, co ja kojarzę, to tam nigdy Blania nie pokusił się o choćby jedno z tych badań, które wykonał na Wolskim. Między innymi dlatego chciałem odczytać całą tą listę, żeby pokazać różnice w podejściu. Bo tak. Emilcin zbadał do dna, tak jak my mhm. teraz analizujemy, a przyrownicę jakby z marszu skreślił, a Golinę z marszu zaakceptował i cześć. Właściwie no. potraktowałem trochę jako potwierdzenie historii milicyńskiej, a nie jako odrębny przypadek, odrębne doświadczenie, odrębnego człowieka z odrębnym jakby scenariuszem. Tak? No, wypadałoby chociaż go sprawdzić, właśnie i psychologicznie mm -hmm. i tak dalej, chociaż zrobić takie podstawowe rzeczy, bo w końcu to był drugi przypadek, więc on już miał wypracowane te, te metodologie, miał ludzi, którzy mogliby mu w tym pomóc, ale dla niego najwyraźniej już tego robić nie chciał. Może był zmęczony w pewnym sensie. Szumy. Albo już widział tylko i wyłącznie Emilcin. Emilcin swój widzę piękny, duży i wieczny. Tak, tak, Bania był osobą bardzo ambitną, bardzo egocentryczną i nawet rozsiewał sam o sobie plotki, że w środowisku ufologów był nazywany królem. Chociaż <noise> nigdy tak oczywiście... Nie Cóż, jest to środowisko, które jest niewolne. E, Jak każdy. Niewolne od takich, y, od takich silnych osobowości, które próbują y, sobie zagrabić y, poletko. Dobra, to mamy już przypadki. Mamy relacje, mamy dodatkowego świadka, mamy. Informacje o tym, że były ślady takie obiektywne, chociaż nie zostały utrwalone. Mamy całą serię badań, ufologa, mamy media, mamy trzeciego widzącego, który potwierdza całą historię. Mamy po prostu wszystko, co potrzebujemy do tego, żeby zbudować najważniejszy polski przypadek UFO. I przez wiele lat Emilcin funkcjonował jako taki. No najlepiej jest badany, najbardziej wiarygodny historia, która musiała się wydarzyć. Po prostu tak ją sprawdzono, że wykluczono wszystkie hipotezy, które mogłyby podważyć relację świadka. Świadek jest wiarygodny, historia jest logiczna, nie ma żadnego żadnej wątpliwości, że było to obserwacja jakiś nie wiem helikopteru czy jakiejś tajnej technologii. Wszystko się zgrywa i tak sobie ta historia leży jako taki proszę. Macie chcecie dowodu na UFO? Jestem ilcin. Ale do czasu. Tak, do czasu, ale jak mówiłeś o tym, że mamy wszystkie elementy potrzebne, to myślałem, że powiesz, że mamy wszystkie elementy potrzebne, by wybudować pomnik. Dlatego, że zanim zaczęto burzyć pomnik, to wybudował pomnik, jeden człowiek, a raczej cała fundacja, której ten człowiek jest sterem. Żaglem i, I kapitanem. I kapitanem bo fundacja mówimy, mówimy o Robercie Bernatowiczu. Był taki moment na przełomie XX, XXI wieku, kiedy właśnie fundacja i pan, postać pana Bernatowicza stała się niezwykle medialna, niezwykle głośna w przypadku kręgów zbożowych w miejscowości Wylatowo. Ale kręgi się skończyły, więc fundacja potrzebowała jakiegoś takiego nowego paliwa, które sprawi, że będzie o niej znowu głośno. I wymyślono, że postawią w Emilcinie pomnik UFO. I przez jakiś czas trwała taka medialna zawierucha, były różne koncepcje tego, tego pomnika. Te koncepcje zmieniano. W końcu postawili tam coś, co przypomina troszkę taką kostkę na, na co kole. I ten pomnik jest, i jest atrakcją w pewnym sensie. Przepraszam, ale nie mogę przestać się śmiać, bo widziałem w Twoim artykule na UFO bez stereotypów, jak wyglądał pierwszy, pierwszy materialny pomnik, który tam próbowano postawić, ale na szczęście szybko zniknął. Tak, tak. Internet na szczęście pamięta tam chyba ktoś z fundacji zadbał, żeby to poznikało, ale jest. W tak, internecie. wyglądał. To, to był taki ufonauta z Emilcina, tylko w takiej kreacji kla, krasnala ogrodowego i to raczej z, gips. i to raczej z tych tańszych. Tak. tak, to było komiczne, ale dobrze, że to zniknęło, i teraz jest taka, taki porządny pomnik, który coś tam który wygląda tak, tak, na tyle ładnie wygląda, że bardzo dużo ludzi robi sobie zdjęcia. Jak przyjrzałem przy Emilcinie, pełno ludzi sobie wrzuca, że a no tutaj ten najważniejszy przypadek, Byłem w Jemnicinie, tutaj wylądowało UFO, no więc to jest takie miejsce, można powiedzieć, już kultowe wręcz. No, nawet dużo bardziej niż kultowe. Powiedziałbym, że okultystyczne, dlatego że fundacja lansuje taki e, temat, że tam się dzieją dziwne rzeczy związane z tym pomnikiem, i nawet jest kamerka całodobowa zainstalowana. Tak jak kiedyś się oglądało jakiegoś ptaka rzadkiego w gnieździe, że tam o, przyleciał ojciec, tak, do tego gniazda 24 na dobę. To jest kamerka, która obserwuje właśnie ten posąg, czy nie przyleci. Tam. Tam, no, jakiś rzadszy obiekt niż ten, okay, tak? Ale właśnie to był też problem, że ten temat Emilcina zszedł na taki folklor. Tam stał się niezwykle ważny wątek też diabelskiego kamienia, który w pewnym momencie się okazał, że ci ufonałci może przylecieli po jakiś kamień, który był na tej polanie, ale to jest nieprawda. W sensie Wolski nigdy tak nie twierdził, a ta historia tego kamienia w ogóle rozrosła się do nieprawdopodobnych rozmiarów. Może kiedyś się nią zajmiemy. Ale postanowił się wreszcie zabrać za Emilcin ktoś, kto miał taką pasję i energię, żeby przeprowadzić takie prawdziwe dziennikarskie śledztwo. Tym kimś był Bartosz Rudłowski. I tutaj nawiązujemy do tego, co mówiliśmy na początku, czyli każda dobra historia UFO, taka naprawdę głośna, ma swojego. Ma, ma próbę i ma hipotezę, która tłumaczy zdarzenie w inny sposób, czyli taką debunkującą, tak zwaną z angielska, a po polsku to będzie takie no, ujawnienie, takie ośmieszenie trochę, takie wyjaśnienie, że to, to co ta, ta, ta ufologiczna warstwa to jest tylko mistyfikacja, a tak naprawdę wydarzyło się coś zupełnie innego. Tak, I to do każdego czyli. przypadku mm -hmm. można taką historię dopisać, również do tych, o których rozmawialiśmy przy okazji wcześniejszych uprowadzeń Prowadzeniach w odcinku dotyczącym Betty i Hillów i Travisa Waltona, tam też są historie debunkujące. Ale jaka jest historia debunkująca Emilcin, czyli dziennikarskie śledztwo, które ma wykazać, że Emilcin się nie wydarzył w takim kształcie, w jakim został opowiedziany, a zdarzyło się tam coś zupełnie innego. I słuchamy. I od razu powiem, że pan Bartosz nigdy nie podważył relacji świadka to znaczy on twierdził i osoby, które są też zwolennikami jego teorii, że pan Jan mówił to, co wierzy, w pełni jest przekonany, mm. że go spotkało. Tylko Dlaczego w to wierzy? I to jest pytanie, które starał się wyjaśnić pan Bartosz. I on się zastanawiał, bo no to są czasy PRL-u, prawda? Kiedy przaśny świat nasz taki ziemski jest przyćmiewany przez magię kosmosu od Hermaszewskiego, jakieś tam osiągnięcia. A on się zastanawiał, czy to nie była jakaś prowokacja służb na przykład, czy oni nie przygotowali czegoś specjalnego, czegoś ekstra na tą okazję, żeby odwrócić od pustych półek w sklepach czy jakichś niepokojów ruchawek społecznych uwagi Polaków, żeby się zainteresowali UFO. Na to nie znalazł dowodów. Później wziął na celownik Zbigniewa Blanie Bolnara, który mu się wydawał podejrzany, bo na przykład miał bardzo dużo zachodniej literatury, czyli musiał jeździć na zachód. Mm -hmm. Z tej literatury on robił tłumaczenia i na jej podstawie wydawał te artykuły, które pokazywałem na początku w wersji mega wyblakłej. Ale również nie znalazł dowodu na żadne powiązania z powiedzmy jakimiś służbami, że to Blania był agentem, który stworzył Emilcin. No, może nie po to, jak służby by chciały, żeby odwrócić uwagę Polaków, ale sprokurował go, żeby jego sława rozbłysła tym światłem nieziemskim. No, ale też tutaj warto powiedzieć, że jednak Blania Bolnar rzeczywiście w tamtych latach mógł się wydawać jak na tamte czasy osobą wpływową. No jeździł do Stanów, miał kontakty w mediach, miał też kontakty wśród specjalistów na tyle, żeby wszystkich sprosić. To też nie było takie łatwe w 78, żeby przeprowadzić na taką skalę, tak? Więc ja, później nie, nie zdarzyło się już nigdy. No właśnie, więc to też nie jest tak, że, że to zupełnie były takie tropy, których nie warto było sprawdzać, bo moim zdaniem jak najbardziej to, to trzeba by było sprawdzić. No ale, ale nie udało się z tej strony, więc. No, o wiele bardziej obiecujący jako autor tej całej hecy jest trzeci z tych takich wielkich bohaterów emilcińskiego przedstawienia, czyli Witold Wawrzonek, ten odkrywca Emilcina. Który w czasie, kiedy było to apogeum badania Emilcina, kiedy te, były te, te największe reflektory mediów, Najazd, kiedy Blania... Inwazja na tak, kiedy Blania spraszał tych wszystkich naukowców, kiedy wszyscy się interesowali Emilcinem, to tym Wawrzonku, który to wszystko odpalił, który to zaczął i który poinformował Blanie, trochę zapomniano. Dużo gorzej, nie tylko jakby o nim zapomniano, ale nawet sam Wolski o nim zapomniał i to jest jedna z takich przesłanek do w ogóle jakby rozstrząsania tej teorii, że coś z tym, tym Wawrzonkiem jest nie okej, okay, bo w trakcie którejś z rozmów, to był 10 czerwca, jest właśnie Ryszard Kietliński i przy tym jest też Zbigniew Blania-Bolnar. Oni dopytują Wolskiego, a zna pan pana Wawrzonka? O tego pana pokazuje na mnie, czyli na Zbigniewa Blanie-Bolnara był taki z Lublina, wtedy, co przyjechał razem ze mną, jak byłem za pierwszym razem. Nie znam nikomo, nikogo poza tym panem, mną, czyli Blanią, którego widziałem dwa razy, to zauważyłem. Czy nie zna pan pana Wawrzonka? On tutaj nie przyjeżdżał do pana? Może i był, to wie pan. Każdy, kto przyjedzie, to mnie mówi, a ja się nie pytam, jak się nazywa. Czyli on nie kojarzył tego pierwszego, który z nim tą pierwszą relację tworzył, a wiemy, że ta relacja powstała, bo rzeczywiście Wawrzonek miał te taśmy. Tak. Czy Albo... on na pewno. No, albo go nie kojarzy, albo się umówili, żeby o nim nie wspominać. Blania też później pisze, że tego Wawrzonka wygonił z Emilcina, bo czuł, że on coś narozrabia. Kiedy Wawrzonek zaczął publikować w różnych w kwartalniku ufologicznym na przykład, opisał swoją dodatkową wizytę w Emilcinie, która nie zgadza się z chronologią tych zdarzeń. Jak zauważyliście Państwo, chronologia badań Emilcińskich jest rozpisana praktycznie dzień po dniu. Można prawie do godziny rekonstruować co tam się działo. A Wawrzonek dodał do tego jeszcze jedną wizytę we Mielcinie i w niej opisał, że został zaatakowany przez jakichś lokalnych chłopców, którzy wzięli go za SBK i chcieli go obrzucić jakimś. No, generalnie był postacią, która wzbudzała wątpliwości. Między innymi dlatego, że był twórcą licznych pranków. Czyli takich żartów. Tak, czyli takich żartów, spośród których nie ma gorszego niż żart z hologramem Jana Wolskiego. To jest, przy, to jest wyborna historia, musimy ją opowiedzieć, bo jest wyborna. Tak, parę lat po tym całym zamieszaniu w Emilcinie, w 1985 w jednej z gazet gdzieś ktoś wydłubał ten Emilcin i wrócił do niego, to był standard ludu. I tam dziennikarz napisał, że no Jan Wolski, jemu zdarzyło się to i to, pan Jan już nie żyje. Nie I... żyjący już pan Wolski, tak. coś takiego padło, tak? Tak, i Wawrzonek sprawdził od razu, bo miał tam kontakty, czy pan Jan żyje, okazało się, że żyje i jest w zdrowiu. I postanowił zastawić tym razem pułapkę na blanie, tak jak blania w tym programie telewizyjnym zastawiał pułapki na ewentualnych jakichś naśladowców. To Wawrzonek wykreował postać Elżbiety Obłońskiej, to był, była jego, jego alter ego, i owa Elżbieta Obłońska napisała list do kuriera polskiego. Że dziwy w Emilcinie nie skończyły się z odlotem tych kosmitów, bo przecież pan Jan nie żyje, ale jest widywany, bo sąsiedzi mówią, że chodzi, robi coś na polu. Co się dzieje? Jan, że, jak to? No i Wawrzonek liczył, że ta historia dojdzie do Blani, a Blania się zblaniuje, zbłaźni. I tak się stało właśnie, bo Konrad Turowski, który pracował w tej gazecie, skontaktował się z Blanią, a Blania nie sprawdził, bo był niezwykle nonszalanski i stwierdził, no tak, no okej, okay, no to skoro. On jest widywany, a już nie żyje, no to może ci kosmici go tam emitują, to jest hologram. No a wtedy właśnie Witold Wawrzonek wszystkim zainteresowanym ujawnił, że to on jest obłońską i patrzcie na jakiego mamy tu eksperta, wymyślił hologram podlubelskiego rolnika. Więc to, Lubił ten takie, konflikt, takie Ten pewien rodzaj napięcia, konfliktu, rywalizacji, może jakiejś złej krwi pomiędzy Wawrzonkiem, który zaczął cały Emilcin, a Blanią, stanowi właściwie taką oś historii do tej naszej historii, którą teraz chcemy opowiedzieć, tej historii dekonstruującej mit Emilcina jako tego najlepszego przypadku UFO w Polsce. Tak, takiego niepodważalnego. Tak. Jak, jak go podważono? Otóż tuż przed Emilcinem w kwietniu, 18 kwietnia, przypominam, że Emilcin zdarzył się 10 maja, czyli trzy tygodnie wcześniej, Zbigniew Blania-Bolnar zaproponował Wawrzonkowi nie lada gratkę, czyli wystąpienie w programie telewizyjnym Kto Widział UFO, w którym to Witold Wawrzonek miałby być obiektem eksperymentu hipnotycznego. Miał go w tym programie zahipnotyzować... Też bardzo ciekawa postać, Lechem Fazy Stefański, który w późniejszych latach stał się założycielem kościoła, rodzimego kościoła polskiego, między innymi. Miał go zahipnotyzować, i z tego, co się dowiadujemy z korespondencji pomiędzy Blaniem a Wawrzonkiem, ten program doszedł do skutku i w jego trakcie Stefański zahipnotyzował Wawrzonka, wprowadził go w stan hipnozy i wmówił mu. Indukował mu wspomnienie spotkania z kosmitami, którzy wysiedli ze spotka na wyspie Wolin. I Wawrzonek się upierał, że on jest nie do zahipnotyzowania, nie da się go zahipnotyzować, on nigdy nie uwierzy w coś, co ktoś mu wkłada do głowy. A jednak tak się stało i faktycznie miał wspomnienie tego przeżycia. Nie wiemy za bardzo, jakie odbierał, bo to nie wynika z korespondencji, ale z korespondencji, która się toczy tam już w czasie Emilcina, wy wychodzi na to, że ten program nigdy nie został wyemitowany, ponieważ kopia została zniszczona, uległa zniszczeniu w wyniku jakichś zdarzeń, które nie zostały opisane, więc nigdy niestety się nie dowiemy, do czego doszło tam w tym studiu. Ale tu tam się zaczął konflikt, tam gdzieś jest... Ten... Nie, konflikt się zaczął troszkę wcześniej, dlatego, bo mm -hmm. skąd w ogóle Blani przyszedł do głowy ten Wawrzonek? Ponieważ on wcześniej wysłał mu zdjęcie UFO, które Okazało się... Blania zdebankował. Okay. Ale jako, że Wawrzonek okazał się interesującym UFO -entuzjastą, to Blania pomyślał, że może by z nim zrobić taki eksperyment. Ale kto hipnozą walczy, o, od hipnozy zginąć może. I Bartosz Rdółtowski widzi to w takiej sekwencji zdania że skoro Blania w pewnym sensie ośmieszył czy upokorzył wawrzonka hipnotyzując go i zmuszając go by uwierzył w kontakt z kosmitami to wawrzonek wymyślił że wkręci Blanie również hipnotyzując osobę że przeżyła bliskie spotkanie trzeciego stopnia i potem Stwierdziła, ja, przecież to ja zahipnotyzowałem. Patrzcie, jak się nabrał. Cóż to za ekspert na bitwę mnogo. Ufologów. Tak, bitwę na bit, bitwę. Ja to nazywam teorią zemsty hipnotycznej. I teraz, żeby to mogło w ogóle wyjść, dojść do skutku, no to trzeba by wymyślić bardzo dokładny scenariusz, istoty, pojazd i wszystkie te zdarzenia, które towarzyszą tej historii. I trzeba by mieć osobę, która byłaby na tyle wiarygodna, a jednocześnie na tyle podatna na sugestie, żeby mówiąc te, znowu kolokwialnie, to weszło. No <laughs> żeby można było komuś to tak gładko no tak, wprowadzić. Bo nie każdy może opowiedzieć historię, ufo i zostanie mu uwierzone. Akurat Wolski rzeczywiście jako postać, to o czym już wspominaliśmy, był wiarygodny w swoim najbliższym otoczeniu i osoby, które go poznały, uważały go za takiego twardo stopającego poziomu wiarygodnego, a jeżeli rzeczywiście miał taką predyspozycję do tego, że dawał się namówić na pewne rzeczy albo był uległy wobec sugestii innych, no to rzeczywiście byłaby szansa, żeby mu coś takiego opowiedzieć i z jego ust na pewno byłoby to dużo bardziej wiarygodne niż z ust być może kogoś innego, tak? Więc, więc Wolski został wytypowany zdaniem Rdułtowskiego, Wolski został wytypowany przez Wawrzowa, jako no taki świetny nośnik tej historii, bo zostanie mu uwierzone, yy, Blania się podnieci, że ma tu przypadek, na którym jakby zbuduje twierdze. swoją twierdzę, którą zbuduje i to, która będzie pomnikiem jego pracy, a wtedy wyjdzie Wawrzonek i powie, ha, mam cię. No tak, no ale jak go wytypował? No jakoś z kosmosu, z satelitą, sprawdził, że starzyk pracuje w polu dzień w dzień, to jest dobre. No nie, musi być taki conditio sine qua non, czyli warunek konieczny, że musiał znać pana Jana, no bo trudno sobie wyobrazić, że nie, rolnik nie znający jakiegoś faceta, jak facet wyskoczy z krzaków, to... A mówi, bo ja mam takiego kolegę, ufologa, a pan by powiedział taką tak, historię. tutaj niech pan posłucha. I podstawą tej teorii są pewne przesłanki, które mogą yy, Mogą wskazywać na to, że on znał rodzinę Wolskich bo i Bartosz Rodłutowski i pan Krzysztof Drost, który zbadał tą historię jeszcze, jeszcze dokładniej, który w ogóle się tym interesował już w czasach, kiedy trwały badania, trwały jakby takie kolejne etapy badania, czy zastanawiania się nad przypadkiem jemcińskim, oni sugerują, że jak, jakieś powiązanie mogło być, na przykład... Którą... Przepraszam, że ci przerwę... Nie, proszę Nawiązujemy proszę. tutaj do samego początku historii, czyli tego, co pominęliśmy opowiadając na początku, celowo, żeby by, wiedząc, że będziemy o tym rozmawiać teraz, czyli te pierwsze wątpliwości, które się pojawiają w momencie stwierdzenia, ja, w jaki sposób historia Emilcińska dotarła do ufologów, a następnie do Blani, czyli najpierw do Wawrzonka, do Blani. No bo to też nie jest tak. Że, że sobie pan Wawrzonek siedzi i nagle do niego dzwoni Jan Wolski. Więc było pytanie, że trochę z, nie było jasnej odpowiedzi wiarygodnej, takiej, którą można by było od razu przyjąć. Skąd w ogóle Wawrzonek się dowiedział o Emilcinie? On przedstawił swoją historię, tylko że to nie jest jedna wersja. On wspominał, że dowiedział się praktycznie równocześnie o tym od dwóch osób, których się nie udało już odkryć. Mhm. Elżbieta Obłońska, ale to tak już tylko jakby sugestia. Jeden się nazywał chyba Marian Kołodziej z Hodla, a drugi Tadeusz Pomorski z Lublina, z Henrykiem Pomorskim, mhm. który później nagrywał relacje Jana Wolskiego. Ale nie wiemy w ogóle, żeby te osoby istniały kiedykolwiek. Nie, nie mam... da się stwierdzić, nie, nie czy się były, były czy... takie osoby. Nie da się stwierdzić. Właśnie jednym z głównych takich wątpliwości, czy, czy właśnie przyczynków do podważenia tej historii jest to, czy Witold Wawrzonek tam tego dnia, kiedy jechał sprawdzić ten przypadek, wiedział, gdzie jedzie. To jest jedno z takich dużych pytań. Czy znał Emilcin, czy wiedział, że jedzie do Emilcina, czy też dowiadywał się po drodze, a gdzież to temu rolnikowi się przydarzyło. Ale z mojej perspektywy te przesłanki dotyczące tego, że Wawrzonkowie, rodzina Wawrzonków i rodzina Wolskich się znała, one nie są zbyt mocne. Co prawda, pojawia się gdzieś informacja, że Wawrzonek pisze do Blani, w którymś momencie, że dowiedział się od swojej siostry, że mhm. ktoś Wolskiemu kiedyś przywiózł książkę UFO czy jakiś artykuł UFO. I skąd ta siostra w ogóle, jak to od siostr się, czyli były jakieś kontakty, ale to się wydaje bardzo takie poszlakowe. Ale dla mnie w tej historii, w tej teorii jest sama ta kwestia tej indukcji w No właśnie, bo o, o czym mówi Rudłutowski, na czym on buduje całą historię debunkującą? Że mamy, pierwsza wątpliwość, która się pojawia, to w jaki sposób Wawrzonek się dowiedział o Emilcinie, a Wawrzonek odgrywa w historii Rudłutowskiego Najważniejszą rolę, na nim się to buduje. Bo to Rudłutowski mówi, że to właśnie Wawrzonek całą historię stworzył. Tak, on tak twierdzi, ale też tutaj warto zwrócić uwagę, że w tej teorii, jak gdyby ten prank mu się nie udał. Prawda? Bo on, gdyby założyć, przyjąć takie założenie, że to on zahipnotyzował Wolskiego i on... No ale nie, to właśnie do, dojdźmy do, do, do to, czy się udało, czy nie, to później, tylko właśnie w jaki sposób on chciał zburzyć ten wizerunek Blani, czyli tam istotą jest to, że Rdudowski dochodzi do wniosku, że Wawrzonek, Wytypował sobie Wolskiego jako dobry, dobry nośnik do historii UFO. Idealny. Idealny nośnik, Świadek który idealny. tak, z jednej strony jest wiarygodny, a z drugiej strony podatny na pewne manipulacje, i że Wawrzonek zahipnotyzuje Wolskiego, podobnie jak sam był zahipnotyzowany i w ten sposób się zemści na Blani Bolnarze, on zahipnotyzuje Wolskiego. Wkręci go, opowie mu, włoży mu w głowę wspomnienia o kontakcie z kosmitami, następnie wypuści tego Wolskiego, żeby Wolski opowiedział swoją historię. On sam, Wawrzonek, ma dopilnować, żeby Blania się o tym dowiedział, bo go sam o tym informuje. Blania przyjeżdża do Emilcina, robi show i wtedy Wawrzonek. Liczył na to, że wtedy wejdzie i powie: to wszystko, jest, to wszystko jest mistyfikacja. Ja to wymyśliłem. Wolski został zahipnotyzowany i w ten sposób zemści się na bolnarze. Jednocześnie, no właściwie, można powiedzieć, że trochę niszczy jego karierę i wszystko, to do tej pory zrobił. Pokazując, że, no jaki to badacz, jak łyka, prawda, mistyfikację, i nawet się nie zorientował. Ale nigdy nie zrobił tego. Właśnie, bo w tej no teorii Bartosz Rdutowski przyjmuje coś takiego, że to zaszło za daleko po prostu, że jeżeli przyjąć, że właśnie tak było, to Wawrzonek nie spodziewał się, jaki show zrobi się wokół Wolskiego, a przecież sam był ufentuzjastą, sam mhm. badał te sprawy. On nie chciał, żeby cała Polska dowiedziała się, że przyczyną tego typu zdarzeń jest hipnoza, bo wtedy wszystkie inne możliwe przypadki, te amerykańskie inne, mm -hmm. można by po prostu w prasie bardzo łatwo zanegować, że to jest po prostu działalność szajki hipnotyzerów. No krótko mówiąc, bał się, że, że tak naprawdę je gałąź, na której tam tak, siedzi. Dokładnie. A on chciał tylko z niej zepchnąć boląnie. Ta, tak, tak, i w pewnym sensie musiał y, trzymać jakby y, y, no y, Dziób na kłódkę przez całe życie. I w ten sposób to mogło go jakby dalej dręczyć, że ten jeden jego, ta wkrętka mu nie wyszła. A czy on zostawił po sobie jakąś informację, że on to rzeczywiście zrobił? Czy, czy są jakieś ślady w samym, w samym Wawrzonku, czy od, pochodzące od Wawrzonka? No bo Urdutowski buduje taką historię, że że to wszystko Wawrzonek, ale czy jest coś, co uwiarygadnia to od strony Wawrzonka, że on gdzieś to zapisał, komuś powiedział, czy... Nigdy tego nie zrobił. Nigdy tego nie zrobił, a na dokładkę ja tutaj chciałem właśnie, bo nie bez powodu wziąłem tą książkę ze sobą, bo ona jest rozbierana na czynniki pierwsze. Każde praktycznie zdanie, które zapisał Blania, jest analizowane i sprawdzane, mhm. co tu nie gra, prawda? O, tutaj coś o Wawrzonku, mhm. tutaj, że ktoś nie pamięta Wawrzonka, a tutaj on zeznaje, że Dojdziemy do windeczki, czyli do koronnego hmm. dowodu, powiedzmy, Bartosza Rdudowskiego. Może nie koronnego, ale jednego z najważniejszych. Ale o czym pisze Blania po Emilcinie? Niezłą wycieczkę zafundował mi także Witold Wawrzonek. Jeszcze nie zdążyłem się dobrze rozpakować, gdy otrzymałem od niego wiadomość, że w Lubelskiem, w rejonie miejscowości Piaski, ponownie wylądowały zielonoskóre istoty. Bladym świtem wyruszyłem więc w tamte strony i po całym dniu krążenia w upale po okolicy ustaliłem, że żadnego lądowania nie było. Mogło to być echo Emilcina, jakkolwiek sensowne jest też przypuszczenie, iż rzekome lądowanie narodziło się wyłącznie w głowie wawronka, mającego predylekcję do wymyślania różnych nieprawdziwych historyjek. Nazywa się to pseudologia fantastika lub zespół Delbricka. I teraz. Jeżeli by przyjąć, że faktycznie Wawrzonek wymyślił Emilcin i zrobił tego pranka, no to skąd te piaski? Czy no jakby tak, chciałby zrobić następne. drugi? Skoro tu już takiego tak. ombla zbudował i zaraz go tylko wyciśnie. Dokładnie. To po co drugi, tak. A wokół Emilcina on wymyślał jeszcze inne niestworzone historie. Na przykład napisał do Blani, że te tajemnicze dzieci, które Blania do niego wysłał po blaszkę, którą on znalazł na tej łączce, to on im dał tą blaszkę i ma nadzieję, że ta blaszka dotrze do Blani. Oczywiście. Żadnej blaszki nie było, bo Danii nic o tym nie słyszał. Wolski nic o tym, nikt o tej blaszce nie, nie, nie słyszał. A tajemnicze dzieci kojarzą się z ufonautami, tak jak no tak. on pisał, że to właśnie ci, ci zieleni przyszli po tą blaszkę ją odzyskać. Więc mówiąc delikatnie, Witold Wawrzonek bardzo lubił sobie wymyślać takie różne hece. Jest porównywany do Trickstera przez mm -hmm. autora Krzysztofa Drozda, który grał, mm -hmm. znał go osobiście, więc osoby, która lubi bardzo wprowadzać taki nieład, dokonuje różnych takich zniszczeń, ale no generalnie dobra. Zdaniem Rudutowskiego, Wawrzonek mimo tej swojej skłonności do takich żartów, które no, powiedzmy, że ich poziom skomplikowany nie był zbyt wysoki, bo, bo te opowieści o Blaszce są takie, no Śmichowe. błagam, błagam hmm. cię, give me a break, jak to mówią Amerykanie. Ale tutaj Rudowski, Rd przepraszam, jeśli źle wy wymówiłem nazwisko, mówi, <coughs> Wawrzonek był zdolny do skonstruowania takiej poważnej intrygi i... i kluczem do tej intrygi jest zahipnotyzowanie Wolskiego, które zdaniem Rdutowskiego nie odbyło się w sterylnych warunkach jakiegoś gabinetu, czy to nie było tak, że oni się panowie się spotkali, wypili jakiś alkohol, albo nie wiem, siedzieli gdzieś na sami ze sobą i udali się do jakiegoś spokojnego miejsca, tam zaczęli ze sobą rozmawiać i na przykład Wawrzonek zahipnotyzował Wolskiego, tylko zdaniem Rdutowskiego, ja przepraszam, że się uśmiecham, bo ta, ta historia jest dosyć ciekawa, to było tak, że Wolski rzeczywiście sobie zupełnie nie Świadomy tego, co za chwilę się zdarzy, jechał sobie wozem i nagle wawrzonek miał się pojawić na tej drodze i zahipnotyzować właściwie w locie tego wolskiego, w trakcie tej podróży, um, opowiedzieć mu tą historię, włożyć mu do głowy to ca całe jego doświadczenie, następnie zniknąć i, i Wolski dojeżdża. No i da dalej mamy, tak jak w tej pierwszej części naszej rozmowy, czyli dalej tą opowieść, e, opowieść wolskiego. Czyli krótko mówiąc. Że Wawrzonek zahipnotyzował Wolskiego na drodze, na wozie, gdzieś w, nad ranem, przy tej klaczy, na tej furmance. Przy... No, to nie jest miejsce, które się kojarzy z hipnozą. Nie za bardzo i y, ja się w ogóle spierałem, bo my też y, na kanale Historii Arturiańskie z Arturem Wójcikiem omawialiśmy tą historię jako taki aspekt życia w PRL-u powiedzmy charakterystyczny, i tam w komentarzach pojawiały się pytanie, czy można było to zrobić kiedy indziej. No, jeżeli. Przyjąć, że można było to, nie wiem, zrobić miesiąc wcześniej, to jaki można było założyć taki mm, alarm w głowie Wolskiego, że tego a tego dnia ci się to przypomni? Nie wiem, datę, tak? Akurat tego dnia ci się to przypomni, albo kiedy będziesz jechał wozem. No tak, no kiedy będziesz jechał wozem, no bo historia zaczyna się na wozie, więc jakby jest wymaganie. No trudno jakoś też zahipnotyzować konia, żeby tyle czasu jadł trawę, ile mm -hmm. teoretycznie było potrzebne na obecność w tym... No ale też ten koń, to, to mogło się zaktywizować, jak Wolski jechał w tamtą stronę, bo on przecież wracał. No że z... z tej aktywności, więc jakby wsiadł, gdyby to było tak, że pierwszym razem, kiedy Wolski tylko dotknął, prawda, furmanki, wsiadł na konia, od razu mu się włączyła, włączyła w łączył wspomnienia, to jeszcze. Ale tutaj już było tak, że on sobie gdzieś pojechał, coś załatwił i wracał, tak? Chyba, że tam stał Wawrzonek przebrany w ten zielony strój do oprysków, w czarny kombinezon lotniczy i po prostu wyskoczył i wtedy powiedział, teraz. No to właśnie trudno stwierdzić, jakby się to miało odbyć, ale istnieją wątpliwości co do samej relacji, bo jakby nie, nie mamy, nikt, nikt się nie pokusił o powiedzmy rekonstrukcję hip, hipnotyzowania Wolskiego. Ale z samego tego, o czym opowiada Wolski, wynikają wątpliwości dotyczące tego, czy to mogło być opowiedziane. Najpierw taki argument lekki i będziemy przejść do coraz mhm. mocniejszych. Na przykład ja się wielokrotnie spotykam w komentarzach z osobami, które twierdzą, że to była taka prosta historia. Że ten pojazd, który opisał Wolski, to była taka chatynka de facto. Że on nawet mówił, że miała taki dach jak jakaś chata. I te wiry, te wirniki Mhm. Że nie trzeba było tego opisywać z dokładnością, bo zwróćcie uwagę, i proszę ty też, że tutaj są wszystkie do centymetra podane wielkości. Mhm. I tak był maglowany ten wąski, mhm. a jakie było długie to, a jakie było szerokie to. Że nie trzeba było mówić mu dokładnie tych wszystkich wymiarów, że zostało mhm. mu zostawione jakby dowolność. A wyobraź sobie, co tu chcesz, to był jakiś pojazd. No tak, ale to też jest tak, że z jednej strony jest bardzo szczegółowo opisane, ale to, to w ogóle nie jest podobne do niczego, do jakiegokolwiek pojazdu, który mamy chociażby z amerykańskiej, z amerykańskich z tych przypadków. A jeżeli by było, jeżeli byś chciał w Kłożyć komuś do głowy wiarygodny przypadek, no to najprawdopodobniej nawiązałbyś, być może dodałbyś jakieś wyjątkowe elementy, żeby być pewnym, że, że ten przypadek będzie się na tyle odróżniał, żeby został uznany za interesujący. No ale nawiązałbyś albo do cygara, albo do spotka latającego, albo no, do ptaka. Tak. Czyli no, wykorzystałbyś jakiś taki kształt, który jest kojarzony, że jest to ten element historii, który się powtarza. A tu mamy biegokus bez kół na, na jakichś wirujących drutach, który w ogóle nie pasuje do żadnego żadnej jest, powieści. Jest... Gorzej, ponieważ tutaj są cztery, y, cztery wyobrażenia tego, mm. co opisywał Wolski i one się różnią dość pokaźnie Niektóre mają jakby dwie, dwie pary wypustek, z których wychodzą te wiry, inne mają osobne. Te wiry są większe, mniejsze. Na podstawie opowieści Wolskiego powstały różne różne iteracje tego samego obrazu. Dołożymy oczywiście ten obraz również do tak. na nas z social media, więc będzie dostępny, jeżeli Państwo słuchacie albo oglądacie i nie widać tego w tym momencie na ekranie, to no proszę to się, się nie martwić, się, będzie na Instagramie i na Facebooku, jak wszystkie nasze materiały takie graficzne, które dorzucamy do naszych odcinków. No. Druga rzecz, teraz już właśnie do brzegu. Mhm. Już zbliżamy się do końca teorii o zemście hipnotycznej. Chodzi o to, że Bartosz Rudłowski, trzeba mu to oddać, on konfrontował tą swoją myśl z doświadczonymi hipnoty, hipnotyzerami mhm. i z psychologami, którzy pracują z taką metodą i dopytywał, czy ich zdaniem ta relacja wydaje się być indukowana, czy raczej opowiada o prawdziwym przeżyciu. I trzeba mu to oddać, że w swojej książce zamieszcza opinię specjalistów, że to raczej odnosi się do prawdziwego zdarzenia. Dlaczego? Ponieważ Wolski wspominał mocno o wrażeniach zmysłowych. Mhm. Na przy... I to nie tak jakby od siebie. Dopiero kiedy był dopytywany, i na przykład chodzi o chłód, który czuł, bo to był zimny dzień. I kiedy wszedł do tego pojazdu, to został tam poproszony, żeby się rozebrać. I pytanie, czy podłoga była ciepła, czy zimna? To są proste pytania, prawda? Na które odpowiada się momentalnie, jeżeli się jej dotknęło, a trudno wiedzieć, jeżeli się jej nie dotknęło. On odpowiadał bez wahania, czy zmarzł tam, bo był przy tych otwartych drzwiach. No, ale teraz chciałbym skupić się na jednym elemencie takim bardzo konkretnym, które dla zwolenników teorii o hipnozie jest takim, powiedziałbym, takim pęknięciem w tej całej historii, które stwierdza, że Wolskiemu się to jednak nie stało. Mhm. Chodzi o windeczkę. To jest taki. System wjazdowy to wyglądało jak deseczka na czterech linkach podwieszonych do takiego wystającego daszka, którym Wolski został wwieziony na górę i którą tą windeczką został zwieziony na dół. Kosmici nigdy by czegoś takiego nie mieli. Tego nie wiemy, ale ta windeczka zachowała się w sposób nieziemski, ponieważ Wolski był dopytywany, czy ona się gibnęła. Kiedy on wchodził na nią. On twierdził, że się nie gibnęła. I na podstawie właśnie te, tego niegibnięcia. Tego, tego niegibnięcia, uznano, że no, to nie mogło się stać. Bo gdyby Wolski faktycznie na taką huśtawkę wszedł, to ona by się przecież gibnęła. Ale jeszcze właśnie jak się dowiedziałem ostatnio też, bo ja cały czas pogłębiam wiedzę, jeżeli ja w ogóle to popełniam jakieś błędy, to bardzo przepraszam, omyłki, no niestety pamięć nie jest nieskończona. I bardzo dziękuję za uwagi, które też przesłał pan Krzysztof Drost, również w odpowiedzi na nasz podcast w historiach arturiańskich, Że jest duża szansa, że pan Drosz nas teraz ogląda, więc no, pozdrawiamy. Bardzo, też, bardzo, bardzo tak. jest nam miło i pana pracę jest po prostu no, kopalnią. Wiedzy na tematy ufologiczne i na tematy różne pokrewne i o Emilcinie to już w ogóle i o wątpliwościach Emilcińskich. Chodzi o to, że Wolski zeznając, że wjeżdżając i zjeżdżając do tego pojazdu, nie odczuł żadnego przeciążenia. Takiego jak występuje powiedzmy, jak wejdziemy na windę i do windy, przepraszam, mhm. i ta winda ruszy. I na podstawie tego braku wrażenia zmysłowego, jakby to miałoby świadczyć, że osoba, która nigdy w życiu nie jechała windą, kiedy dowiedziała się, że hipnotycznie ją jechała, nie potrafiła dodać tego elementu, gdyż mhm. nigdy jej nie doświadczyła. No. Aha, rozumiem o co chodzi. Czyli tak, że każdy człowiek, który kiedykolwiek był w Windzie jest w stanie powiedzieć nawet, jeżeli to nie jest jakieś, powiedzmy, to nie jest nagłośnione, że wszyscy, że, że się o tym pisze, bo to jest normalne uczucie, że wchodząc do windy czujesz, jak cię coś, wiesz, gdzie idzie winda, czy ona idzie do góry, czy do dołu, bo czujesz taki ruch. Masz takie wrażenie. A w związku z tym, że Wolski tego ruchu nie odczuł, no to zwolennicy teorii o hipnozie stwierdzili, że on nigdy na windzie nie był. Znaczy I to on jest... mówił, że nigdy nie jechał windą. A on on to... mówił, że nigdy. Tak, on tak. mówił. Więc stwierdzono, że on nigdy nie nie jechał windą. I że w tym wypadku, gdyby to było rzeczywiście się zdarzyło, to on by o tym uczuciu wspomniał, bo to ma każdy, kto porusza się na windzie. I to jest dowód na to, że, że jest to fałszywe wspomnienie, ponieważ po pierwsze, że się nie gibnęła, a po drugie, nie odczuł ruchu w trakcie, kiedy ona się opuszczała i podnosiła. Tak, ja to lubię kontrować takim argumentem, który wymyśliłem, nie jest może on za dobry, ale. To tyle tak, jakby osoba, która nie wyjeżdżała ze swojej miejscowości, powiedzmy żyła jako taki skromny rolnik, pojechała do miasta po paru latach i po powrocie do tej wioseczki opowiadała bliskim, że widziała w sklepie jak ktoś przykładał kartę do urządzenia i się płaciło. A tam lokalnie mówili, jak to, jak to przykłada się? Przecież wiadomo, że trzeba chip wetknąć do, do tej komory, bo przecież inaczej nie zczyta. prawda? A chodzi o to, że jeżeli jest się przyzwyczajonym do tego, że pewne urządzenia działają w jakiś bardzo określony sposób, to trudno tak, jeżeli się nie widzi tego progresu, zauważyć, że coś może działać w sposób inaczej. Na przykład, no, dla mnie to jest trudne do przyjęcia stwierdzenie, że na przykład nasze windy wywołują takie, a nie inne wrażenie, a w czymś, co. Powiedzmy. Przy całej dziwności w ogóle całego zdarzenia, tego, że jedzie facet furmanką, wskakują mu ufonauci, robią mu badania, zbierają kłosy, ptaki, później go wypuszczają. I przy całej złożoności, dziwności tego zdarzenia, akurat ruch windy wydaje się tutaj najmniej kontrowersyjny, ale to właśnie on jest. się stał podstawą. A teraz jeszcze sobie pomyślałem o czymś tak. takim, że jeżeli przyjąć taki właśnie scenariusz, że Wawrzonek nie opowiadał tego wszystkiego tak do szczegółu, mhm. tylko powiedział, no mniej więcej tak to wyglądało, wyobraź sobie właśnie jakiś pojazd latający. No to on wymyślił stodoła prawda, bo znał stodoły, więc pomyślał taka latająca stodoła, mhm. no to wymyśliłby windę, bo Do skoro stodoły. nigdy nie jechał tak. tą windą, bo na przykład u tego, u Marciniaka się schodki jakieś wysunęły, no to bardziej prawdopodobne mhm. jest, że osoba, która często jakby uczęszczała na schodach, no to mogłyby mu się pojawić schodki. No ale to są wszystko spekulacje, generalnie chodzi o to, że to są kierunki myślenia osób, które mówią o zemście hipnotycznej. No ale Butowski ale... jest pewny, że rozebrał Milcin i zburzył pomnik i że zabrał Polskim ufonautom ten najważniejszy przypadek, tłumacząc go, że to wszystko była mistyfikacja jednego ufologa, który wrobił drugiego ufologa. Ale mamy jeszcze. Jana Drozda, tak? Dobrze. Krzysztofa, Krzysztofa Drozda, przepraszam. Krzysztofa Drozda? Pana Krzysztofa Drozda, który znał Rdutowskiego, pomagał mu przy tak. pisaniu książki, znał Wolskiego, zna przypadek Emilciński i napisał książkę całkiem niedawno, bo to jest 2018 rok? Tak, dokładnie, tak. W 2018 roku, w którym opisuje... 19 w 19. Mm -hmm. W którym opisuje przy, y, Emilcin. I co pan Drozd ma do powiedzenia na temat Emilcina? Czy on raczej się skłania historii, że rzeczywiście tam doszło do jakiegoś dziwnego zdarzenia z jakąś tą właśnie, z tym, z tym nieznanym, czyli bardziej jest skłonny uwierzyć w historię Jana Wolskiego, czy jednak przybliża się bardziej do opowieści o tej hipnozie i tym indukowaniu wspomnień, tej hipotezie, którą stawia Rdudo, Rdudowski? Jedno z drugim się nie kłóci, dlatego, że Pan Drost, który wielokrotnie słuchał wypowiedzi Jana Wolskiego, może niewielokrotnie, to myślę, nie, że on bardziej się odniesie, ile razy to było, ale na pewno był z nim w tamtym miejscu, w trakcie jednego z takich seminariów emilcińskich i wysłuchał jego relacji po prostu w miejscu zdarzenia. On nigdy nie podważał tego, że to, co ten pan mówi, to on ma pełną świadomość, pełne przekonanie, że to przeżył. Ale z drugiej strony, po jakby zbadaniu tego, jak blani, postępował z tym, z tym zdarzeniem, on równocześnie zwraca uwagę na to, że te badania, których lista była tak długa, którą przeczytałem, mhm. one były wykonywane w nieodpowiedni sposób albo w nieodpowiednich miejscach, czasami w izbie u Jana Wolskiego, mhm. po której chodziły kurczaki, o, o których pisze Samblania. Że mając tyle wątpliwości, on się bardziej skłania do teorii Rdutowskiego, chociaż nie ma tej dymiącej strzelby, gdzie dym byłby pohipnotyczny, ale że uważa, że podważając wiarygodność pracy Blani i późniejszych ufologów też, którzy z Emilcina troszeczkę zrobili taki już jarmarczny przypadek, no to, że te dociekliwe badania pytania Rydultowskiego mają więcej sensu. Czy on się raczej skłania do tego, że, że to była może nie do końca hipnoza, tak? Czy, czy on potwierdza wprost, że to możliwe, że jest hipnoza? No, on nikt nie może tego potwierdzić. No tak, nikt nie może Nawet Rydłutowski ale... nie mhm. może jakby powiedzieć, Jasne. On, bo tam jest jeszcze dużo innych wątków, na przykład właśnie syn Witolda Wawrzonka, który, bo rodzina Witolda Wawrzonka się wypowiadała na potrzeby książki Rydłutowskiego, kiedy się okazało, że główna myśl tej książki jakby wiedzie, że ich ojciec był no de facto oszustem, tak? Mhm. Bo to trzeba powiedzieć wprost, że to jest oszustwo emilcińskie, mhm. no to oni się powycofywali, ponagrywali też filmy na YouTube, Doszło też do takich kontrowersji, które jeszcze bardziej. Czyli za... można powiedzieć, że nawet ta historia debunkująca Rudłowskiego tak. ma swoje mikro-debunkujące historie ze strony rodziny Wawrzonka. Nie tylko ze strony różnych środowisk. Ale tym właśnie chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze rozwanie. Dobra, czy my jesteśmy w stanie w ogóle podsumować, Emilcin? Czy Emilcin hmm. jest tak duży, że on się wylewa poza nasz format, który już trwa, nie wiem, ile, już prawie dwie nawet, godziny. Nie, bo, nawet się nie zbliżyliśmy nawet do kamienia mi... diabelskiego. Więc jak nie możemy, zbliżyliśmy się do kamienia diabelskiego, ale, ale, ale zostawmy, sobie. bo już wrzucimy, zamkniemy, to tym, zabijemy tą historię kamieniem, więc tak, na razie nie, zostawmy kamień, ten kamień, kamień jako. W ciąży... Nie, nie, powiedzmy tylko tak, mhm. że w moim odczuciu, jeżeli miałbym się wypowiedzieć, jakby jako ja tutaj siedzący, to ja. Uważam, że nie istnieją bardzo silne przesłanki, które mogłyby przekonywać, że doświadczenie Jana Wolskiego jakoś mocno wyskakuje z takiego ufologicznego schematu. Mhm. Dlatego, że bardzo dużo tych zdarzeń dzieje się w takim stanie troszeczkę zmienionej świadomości i troszeczkę zmienionej fizyczności. O, czego kiedyś nie brano pod uwagę, o czym już wspominaliśmy, dlatego, że było takie bardzo spojrzenie materialne, fizyczne, fizyczne, naukowe, że to wszystko odbywa się w takiej rzeczywistości, gdzie jest normalna materia empiryczna, tak, w mhm. takiej empirycznej, a nie brano pod uwagę tego, o czym, o czym później e, rozpisywała się ufologia i co dzisiaj jest e, traktowane jako równorzędna, a może nawet i dominująca hipoteza, czyli że jednak po części te doświadczenia, one się odbywają albo w jakimś w, w jakiejś innej wersji rzeczywistości, że to albo się odbywa częściowo w głowie osoby doświadczonej, albo się odbywa w jakiejś takim nie do końca materialnym, e, tym materialnej rzeczywistości, tylko, że ona ma taki jakby, ro, ta rzeczywistość rozszerzona powiedzmy, tak jak, tak jak w okularach, tak jak w sztucznej inteligencji, w tej wirtualnej rzeczywistości mamy rzeczywistość realną i taką rozszerzoną, gdzie część jest realna, część nierealna, tak tutaj mówi się, że, że część tych doświadczeń, e, zwłaszcza ta o wysokiej dziwności może nie do końca odbywać się w świecie rzeczywistym. Może się odbywać troszkę w głowie y, tego sprawka. Tak. Znaczy, tego no, to jest bardzo dobre porównanie, bo y, i rzeczywistość wirtualna i nasza rzeczywistość działają na pewnym engine, prawda? I wtedy taka na przykład y, winda ona nie musi dygnąć, tak. bo ona już nie podlega tym prawom, bo ona się nie odbywa, w, w, ona się odbywa w głowie, ona się odbywa w rozszerzonej rzeczywistości, ona się nie odbywa fizycznie. Ja bym aż tak daleko nie szedł, ale mógłbym powiedzieć, bo na przykład ten tiktak, prawda? Mhm. Można by powiedzieć, że on się nie odbywa w naszej rzeczywistości, dlatego że on potrafi, nie wiem, przyspieszyć z zero punktu do iluś tam set... No wiem, tak, ale to... W... To Ale już odpływamy trochę. Nie, no moim tak nie, bo gdyby to brać jakby pod fizykę, to można by stwierdzić, że przecież pojazd, który nie ma Widocznego mhm. napędu, i który nie wiadomo, jak manewruje, nie powinien wykonywać takich manewrów, a jednak on to robi, mhm. więc jest teoria, że wokół niego powstaje taki bombel, który zawiesza w pewnym sensie działalność grawitacji, działalność mhm. tarcia, i on jest w stanie sobie poszaleć. Więc, dlaczego można by powiedzmy odmówić takiej interpretacji, że coś, co ma tylko. Takie trochę świdry, nie, mhm. bo trudno założyć, że to mu uciło powietrze, także no tak, tak. unosił się barak. No tak. Tylko, że to musiało się unosić na coś innego. Nie na dźwigu za bardzo podwieszone gdzieś, czy nie zostało rzucone jak... Mhm. No, nie chcę, nie chcę powiedzieć jakie, jakie rzeczy, tylko że mogło się unosić na podstawie jakiejś takiej technologii, która zaburza tą przestrzeń wokół. I tam właśnie niestety ten, ten efekt tego brzucha przyciśniętego do, do miednicy nie występuje. Ale to już jest wchodzenie, właśnie, bo ta teoria troszeczkę abstrahuje od ufologii, od osiągnięć ufologii. No dobra, ale wróćmy do Emilcina. Czy jesteśmy w stanie zamknąć Emilcin klamrą, bo wydaje się, że. Z tego co mówiłeś i nawet patrząc na tą świetną publikację, trwa. debata trwa tak, i tak naprawdę trwa. wróciliśmy do punktu wyjścia, no, no Może nie, nie do punktu wyjścia, tak? Ale my mamy tą historię zamkniętą badań, powiedzmy tą, tą jedną opowieść, która zamyka się końcem badań i tym symbolicznym pomnikiem Emilcińskim, że tam coś było, a nagle otwieramy ją ponownie. Rdutowski otwierają, przedstawiając alternatywną hipotezę, i znowu wracamy wszyscy w Polsce zainteresowani UFO. Wracamy do tego przypadku Emilcińskiego, oglądając go od tak. niego. <kluzni> chyba... Emilcin, Emilcin żyje. Podsumować, bo. I wciąż żyje i wciąż skupia uwagę i. Najważniejsze wątki omówiliśmy. Najważniejsze hipotezy. Nie, nie, nie będziemy stawiać diagnozy, bo wszystko trwa. A właściwie w dobrym przypadku, UFO, a, a Emilci nie jest dobrym przypadkiem, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na, na pytanie, czy to się wydarzyło, czy się nie wydarzyło. Wiele tematów jest otwartych. Zachęcamy oczywiście do, do brania udziału w dyskusji, w komentarzach. Zachęcamy do przedstawienia własnych poglądów, jak Państwa zdaniem, która z hipotez bardziej Państwa przekonuje, czy ta opowieść pierwsza Wolskiego czy to, że jednak wszystko jest wynikiem skomplikowanej intrygi Wawrzonka. To był odcinek, który... W realizowaliśmy w formule do dna, czyli staraliśmy się jak najwięcej opowiedzieć o danym przypadku, z jego wszystkimi elementami. Oczywiście nie wszystko udało nam się poru poruszyć, ale wydaje się, że to jest taka formuła bardziej dokładna, więc jeżeli dla Państwa był, nie wiem, za długi odcinek, bardzo męczący, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli był za krótki, też dajcie znać w komentarzach. Mamy nadzieję, że ta formuła będzie się Państwo powodować, bo będziemy wracać w niektórych przypadkach. Oczywiście zapraszamy też do podrzucania nam pomysłów, jakim jeszcze przypadkiem do dna moglibyśmy się zająć w przyszłości. Myślę, że już musimy się pożegnać. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Nadawali dla Państwa jak zwykle Bartosz Migas i Mateusz Kijewski. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Do widzenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.